przewodniczący, nazywam się Monika Sidor, pracuję w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej w Działu Politologii UMCS. I zajmuję się oczywiście samorządem szeroko pojętym, ale przede wszystkim partycypacją publiczną, tutaj w tym również radami dzielnic. Tutaj swoje jakby wystąpienie oprę o takie dwa źródła. Pierwsze to będzie moja taka analiza, która została umieszczona w książce Demokracja Lokalna w państwach Europy. Moja analiza 10 funkcjonowania jednostek pomocniczych w 10 największych miastach w Polsce. Lublin też się do takich 10 miast zalicza. To są miasta powyżej 300 tysięcy mieszkańców. A drugim źródłem będą badania ankietowe, które przeprowadziłam razem ze studentami. W 2011 roku udało nam się zbadać 21 dzielnic. Być może moi studenci, część z Państwa rozmawiali, ci, którzy z Państwa są przewodniczącymi rad dzielnic lub rad zarządów i byli tymi przewodniczącymi w 2011 roku. Później zostało to badanie uzupełnione w 2014 roku. Także to są takie dwa źródła, na którym będę opierać swoje wystąpienie. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, czym są w ogóle jednostki pomocnicze. Otóż nie ma takiej definicji jednostek pomocniczych. Jednostki pomocnicze funkcjonują na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, ale nie ma tam definicji jednostek pomocniczych. Należy też zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, to ich katalog jest otwarty, to znaczy rada gminy może zadecydować, czy na jej terenie będzie dzielnica, osiedle, sołectwo, może być to miasto nawet jako jednostka pomocnicza, może być też coś innego, czyli na przykład rejon, okręg, może to różnie nazwać, więc jest duża taka dobrowolność, jeżeli chodzi o wybór jednostek pomocniczych. Natomiast nie ma tego wyboru, jeżeli chodzi o organy, ponieważ ustawodawca wyraźnie określił, jakie są organy, jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze. Należy też zwrócić uwagę, że nie ma jasno określonego, że sołectwo jest tylko na przykład w gminie wiejskiej. Jest tylko jeden zapis, organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Więc zdarzają się, proszę Państwa, miasta, w którym są sołectwa. Nawet Kraków w poprzedniej kadencji przyjął do swojego statutu zapis, że może zostać na jego terenie utworzone sołectwo. To był, proszę Państwa, trochę taki spór w moim przekonaniu trochę polityczny. Zresztą prezydent Krakowa nie zgadzał się z tą decyzją radnych, no ale zostało to wpisane. Dlaczego? Dlatego, że część rady uważała, rady miasta, że będą korzystały te, zwłaszcza peryferyjne dzielnice, z tak zwanego funduszu sołeckiego, jeżeli zostanie utworzone sołectwo na terenie Krakowa. Natomiast prezydent Majchrowski w swoim blogu przekonywał, że ta decyzja jest niewłaściwa, ponieważ rad dzielnic, a jest w Krakowie 18 rad dzielnic, dostał więcej pieniędzy niż by mogły uzyskać z takiego funduszu sołeckiego. W Lublinie nie ma takich tendencji do tego, żeby były sołectwa, ale być może w przyszłości jest to jak najbardziej możliwe, zważywszy, że granice miast się coraz bardziej poszerzają. Tutaj jest zwłaszcza to widać na przykładzie Rzeszowa, ale tak jak mówię, w tej chwili nie ma takich tendencji, żeby były sołectwa. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te badania, to tak jak już powiedziałam, przebadaliśmy tutaj ze studentami specjalności, dodam, samorząd i polityka lokalna, 21 dzielnic w 2011 roku, w grudniu 2011 roku, na podstawie takiego formularza wywiadu kwestionariuszowego. Próba została dobrana w sposób celowy, czyli przewodniczący rad dzielnic oraz zastępcy przewodniczących, ewentualnie przewodniczący zarządu. W 2014 roku zbadane pozostały 6 dzielnic, czyli to było w poprzedniej kadencji.
Jeżeli chodzi o gdzie są siedziby rad dzielnic, tutaj pokażę Państwu tylko fragment, nie pokażę całego jakby raportu z badań, tylko jakiś tam fragment, ponieważ nie mamy na to czasu, mam około 15 minut. Więc pokażę Państwu tylko fragment, gdzie są, tutaj jeszcze kolejczyła, gdzie są, proszę Państwa, siedziby rad dzielnic. Otóż proszę zauważyć, że jakby miasto nie gwarantuje dzielnicom tego, że zapewni im jakiś lokum. Czasami są to po prostu mieszkania prywatne. Oczywiście, no patrząc na sołectwa, jak idziemy, czasami widzimy taką czerwoną, charakterystyczną tabliczkę sołtysa. Jeszcze chyba w dzielnicach nie ma czegoś takiego, że widać gdzieś na budynku, że tutaj mieszka akurat przewodniczący na przykład rady dzielnicy albo przewodniczący zarządu. Czasami są to, proszę Państwa, jak w pobliskiej tutaj dzielnicy Konstantynów, jest to po prostu na przykład parafia, która użyczyła lokal Radzie Dzielnicy. Proszę dalej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zadania, te zadania są przeze mnie sklasyfikowane na podstawie właśnie analizy tego, co się dzieje w 10 największych miastach w Polsce, również w Lublinie. Ja te zadania podzieliłam na takie trzy jakby grupy. Pierwsze to są takie konsultacyjno-opiniodawcze. To jest chyba najbardziej szeroka tutaj grupa tych zadań. To jest między innymi wyrażanie opinii mieszkańców wobec organów miasta, czyli Rada Dzielnicy jest takim, można powiedzieć, jednostką pośrednią między mieszkańcem a Radą Miasta, czy organami miasta. Wyrażenia opinii dotyczące funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Czasami, szczerze mówiąc, miałam wrażenie, że nie wszyscy radni dzielnic wiedzą, co to są jednostki organizacyjne, czyli to są szkoły, to są przedszkola, to są domy kultury, to są teatry, to są biblioteki, to są filharmonie, ale to raczej w centrum. Kolejne, proszę Państwa, zadanie to jest koordynujące takie współpracy z różnymi instytucjami, podmiotami. I tutaj właściwie we wszystkich miastach, oczywiście również w Lublinie, jest współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną i innymi tutaj podmiotami, zwłaszcza, proszę Państwa, z organizacjami pozarządowymi, a w Lublinie jest to wpisane, że powinno się współpracować również z podmiotami, które prowadzą świetlice środowiskowe. Zazwyczaj świetlice środowiskowe prowadzą organizacje pozarządowe i ta współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Lublina rzeczywiście się odbywa. Jest troszkę inny problem, jeżeli chodzi o umieszczenie poszczególnych organizacji pozarządowych na terenie miasta Lublina, ponieważ to rozmieszczenie oczywiście nie jest jakby tutaj proporcjonalne głównomiastopisko organizacji pozarządowych, jednak jest no tutaj w Śródmieściu na Starym Mieście, tak? Więc tutaj te organizacje pozarządowe trudno powiedzieć, że jest tak proporcjonalnie w każdej dzielnicy. I trzecie, proszę Państwa, zadania organizacyjne, personalne, takie zadania rozwijamy między innymi form życia kulturalnego w dzielnicy, czyli na przykład tutaj organizacja różnego rodzaju festynów, konkursów. Personalne tutaj w Lublinie nie występują, ale występują w innych miastach, między innymi w Poznaniu, gdzie tutaj mogą akurat osiedla zgłaszać osoby do komisji konkursowych. W Krakowie z kolei konsultuje się osoby kandydatów na ławników, konsultuje się z radnymi dzielnic. Personalne, tak jak już powiedziałam, w Lublinie nie za bardzo występują, chociaż też pojawiły się odpowiedzi takie wśród radnych w Lublinie, że tutaj uczestniczą w pracach m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego na poziomie sejmiku i w różnego rodzaju innych ciałach doradczych przy organach miasta tutaj. Ale to bardziej indywidualnie bym powiedziała niż jako tutaj jednostka pomocnicza. Proszę Państwa, pytania dotyczyły zadań statutowych, które wynikają ze statutu dzielnic.
Ale zapytaliśmy również o to, czy są inne zadania, które działania, które podejmują Państwo na rzecz dzielnicy. No jak Państwo widzą, w tej puli inna jest najwięcej, tylko 40%. Po prostu czasami była odpowiedź po prostu coś innego, ale nie doprecyzowali czasami tutaj przewodniczący zarządów, co to znaczy to inne. Chociaż pojawiły się takie odpowiedzi, że na przykład zaskarżamy do RIO budżet, rozumiem, że budżet miasta, także bardzo taka ciekawa wypowiedź była, właściwie dotycząca bardziej infrastruktury, że moja dzielnica to pustynia kulturalna, znaczy, że nic nie ma w dzielnicy i żadnego domu kultury i właściwie nic się nie dzieje. W związku z tym od wielu lat tutaj radni dzielnicy walczą o dom kultury. Zresztą bardzo też ciekawe jest, jak, jeżeli chodzi o wypowiedzi, tutaj radni, że używają często słowa walczymy, zabiegaliśmy, tak? Że co te osoby muszą mieć dużą cierpliwość do tego, żeby coś wywalczyć w mieście, tak? Na rzecz swojej dzielnicy. Oczywiście, jak Państwo pewnie wiedzą, każda dzielnica w Lublinie ma swój budżet, nie we wszystkich tak miastach jest. Czasami, proszę Państwa, ten budżet jest zależny od frekwencji wyborczej, jaka jest w danej dzielnicy. Takie rozwiązanie jest w Gdańsku. A jeżeli chodzi o Lublin, no to jest określona kwota, 130 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Ale to nie jest ta kwota tak duża, żeby na przykład wybudować dom. Proszę Państwa, kolejne takie pytanie było, dlaczego zdecydowano się zostać radnym dzielnicy i proszę zauważyć, jest to bardzo takie społeczne nastawienie. To jest bardzo moim zdaniem pozytywne, że jest takie społeczne nastawienie, poprawić życie mieszkańców, działać społecznie, prawda? Względy osobiste, te 6% to zazwyczaj osoby, które chciały po prostu zrobić pewną taką karierę polityczną. Tak? To jest kolejny szczebel do jakiegoś takiego zamysłu, że pójdę dalej. Jak będę radnym, świetnym radnym w dzielnicy, przewodniczącym zarządu, no to ludzie to zauważą i jakby wybiorą mnie. Taka kariera polityczna oczywiście istnieje i nawet jest przykład w Radzie Miasta. Proszę Państwa, ten czynnik społeczny to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ w części miast, na przykład w Krakowie, obserwuje się upartyjnienie, można zauważyć ten upartyjnienie rad dzielnic. W poprzednich wyborach w Krakowie, proszę Państwa, na przykład jedna z głównych partii wystawiła ponad 1/3 kandydatów, tak, którzy byli jakby tutaj firmowali się nazwą tej partii. Takie upartyjnienie chyba nie sprzyja takiemu społecznemu działaniu, bo interes partii zawsze będzie jakby w pierwszej kolejności i własna kariera. Natomiast w Lublinie wydaje mi się, że można obserwować takie raczej społeczne nastawienie, że po prostu ludzie działają społecznie, bo chcą coś zrobić dla swojej dzielnicy, to jest bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o frekwencję, o zainteresowanie. Tutaj jest taki paradoks, prawda? Legitymizacja może być, wydaje się dosyć silna, ponieważ są wybory. Czyli ludzie idą do wyborów i tutaj ci radni mają taki mandat dosyć silny. Ale jeżeli chodzi o frekwencję, to ona nie jest zbyt wysoka. Proszę Państwa, w 2006 roku jeszcze w statutach był próg wyborczy, a próg wyborczy wynosił 3% uprawnionych do głosowania. Po 2006 roku zdecydowano się, już w 2009 nie było tego progu, ponieważ w 2006 21 dzielnic obsadziło jakby swoimi radnymi jednostki. Natomiast tutaj 4 dzielnicom nie da się przekroczyć 6%. To jest naprawdę bardzo
dzielnic. Część tych dzielnic jest nawet mniejsza. Czyli główne dzielnice
Główne rady dzielnic obejmują fragmenty miasta, które są kilkakrotnie większe od naszych rad dzielnic. Także to zupełnie inne jest działanie. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę. Druga rzecz, dobrze, że pani doktor podkreśliła, że osoby w radach dzielnic uczestniczą osoby o nastawieniu właśnie prospołecznym, chcącym maksymalnie wspomóc sprawy na dzielnicy. Często te motywacje są troszeczkę inne na początku, a później jednak te sprawy się zmieniają. Ja na przykład miałem taką motywację, że przeszło mniej więcej 9 lat temu, gdy pierwszy raz startowałem do rady dzielnicy. Głównym moim celem była zmiana stanu bezpieczeństwa na dzielnicy. Czyli chodziło mi konkretnie o to, brak chodników na ulicy Warszawskiej i Sławinkowskiej, na ulicach, gdzie jest tylko podłoże ruch i było bardziej niebezpieczne. To była pierwsza motywacja. Druga motywacja, też chciałem, żeby powstała szkoła w mojej dzielnicy. I myślę, że to był początek jakiegoś działania na rzecz dzielnicy. Ważne jest, jeżeli w Radzie Dzielnicy jest dobra atmosfera i ludzie wzajemnie współpracują. Nie ma wzajemnych jakichś tam powiedzmy tarczy. I powiem tutaj jeszcze jedną rzecz. To, co tutaj pani doktor też podkreśliła, jeżeli nie ma polityki w Radzie Dzielnic, to wtedy jest wszystko dobrze. Bo ludzie mają różne poglądy, ale w sprawach istotnych najczęściej się dogadują i nie ma problemu. I to też chciałbym zwrócić uwagę, bo wiem, że w różnych radach, w dzielnicach, w Lublinie też nie takie sprawy nieraz wychodzą i to, co potem przeszkadzają. Poza tym chciałem zwrócić uwagę Państwa, że w radach dzielnic cała idea, te organy są różne, w różnych, jak to powiedzieć, one się różnią. Prawie każda rada dzielnicy jest inna. Dlatego, że mamy dzielnice, które są bardzo rozległe, o małej liczbie ludności. I na przykład mamy takie dzielnice, gdzie na przykład Skajmy w Zadębie, gdzie mieszka 1500 czy trochę więcej osób. I mamy takie duże dzielnice typu Czeków i Czuby, które mimo, że zostały troszeczkę sztucznie podzielone na przykład na Czeków Północny, Czeków Południowy, Czuby Północne i Południowe, to każda z tych jednostek ma ponad 20 tysięcy ludzi. Czyli tu mamy ponad 20 tysięcy, tu mamy 1500. Czyli już jest jedna różnica. Druga sprawa, to teraz, jeżeli chodzi o te małe wspólnoty, Państwo zauważyli, że tam stosunkowo dużo osób głosuje w stosunku do tych, powiedzmy, tak zwanych osiedli. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy inny organ, można powiedzieć, samorządowy, który jest troszeczkę konkurencyjny w stosunku do rad dzielnic. To są rady osiedli lub sprawy spółdzielne. Tutaj mieszkańcy, to jest dla nich najbardziej istotne, tylko mniejsza ta jednostka, spółdzielnik. Nie interesuje, co się dzieje na osiedlu Lipińskiego, jeżeli mieszkają na Szymanowskiego czego. Także tutaj mówię, że jest taka różnica i też te różnice trzeba umieć wychwycić. Jeżeli chodzi o sprawy, które tak ogólnie tutaj są poruszane, na przykład rezerwa celowa. Rezerwa celowa, ja się domyślam, jak była tworzona, miała na celu wyrównać też pewne szanse wszystkich dzielnic. Ponieważ była pewna kwota, to była kwota chyba parę lat temu, chyba około 109 tysięcy. 39. Tak? Jakieś takie były bardzo nieduże pieniądze, stopniowo one wzrastały. W każdym razie też chodzi o pewne wyrównanie możliwości poszczególnych dzielnic. Często te dzielnice małe, peryferyjne, mają dużo większe zaległości infrastrukturalne i nie ma organów typu właśnie jak Rady Osiedli, które mogłyby też pewne rzeczy prowadzić. Następną sprawę, której Państwo zwrócą uwagę na funkcjonowanie rad dzielnic, to jest sprawa, że rady dzielnic zasadniczo mogą czy prowadzić pewne sprawy czy dotyczące tego, co ma miasto. Czyli zasadniczo nie licząc planu zagospodarowania przestrzennego, które dotyczy, można powiedzieć, całości spraw, to w większości wypadków jakieś drobne naprawy, realizacje różnych drobnych inwestycji, dotyczy to przeważnie, musi być działka własnością gminy. Dlatego, że gmina nie może inwestować nie na swoim terenie. Tego mieszkańcy często nie rozumieją. I ja tutaj powiem przekornie, jest taki artykuł, który się pojawił w Kurierze. Tutaj chyba koledzy tak specjalnie chcieli tutaj troszeczkę nas podkręcić, że tak powiem, żeby można było podyskutować na te tematy. Dlatego cieszę się, że pani doktor tak obiektywnie powiedziała. Ja bym się chciał odnieść do tego artykułu, ponieważ no, mi się wydaje, że to może być konstruktywne.
Na przykład jest tu taki, jest tutaj oczywiście, że ludzie aktywni wchodzą i w mojej opinii, tak chyba kolegi, ich działanie byłoby bardziej efektywne w ramach instytucji pozarządowych. No nie wiem, powiem szczerze, że tutaj mam obawy. Mnie się wydaje, że ludzi konsoliduje troszeczkę obszar, na którym oni działają. Rada dzielnicy. Na pewno każdy z nas ma jakieś takie większe spojrzenie. Jako przewodniczący Rady Dzielnicy Sławin doskonale współpracuję z kolegą, który jest z dzielnicy Sławinek, z koleżanką i kolegą z dzielnicy Szerokie. Tutaj też znam pana z Czechowa Południowego. Czyli z naszymi sąsiadami jesteśmy w stanie w sprawach istotnych, które w jakiś sposób są na pograniczu naszych dzielnic, porozmawiać. Natomiast mam obawy, żeby się wypowiadać na sprawy na przykład ulicy, na dzielnicy 10 czy Zadębia. Bo ja, mimo że znam te wszystkie ulice, ja nie znam tam wszystkich tych spraw. I to jest taka rzecz, że uważam, że jednak instytucje pozarządowe niekoniecznie by spełniły tą funkcję, którą spełniają Rady Dzielnic. No tutaj są takie też zdania, na przykład Rady Dzielnic mają fasadowy charakter, a głównym zadaniem Rad Dzielnic jest ułatwienie funkcjonowania Urzędu Miasta. No nie wiem, czy jest ułatwieniem funkcjonowania Urzędu Miasta przewodniczący, który przychodzi i pokazuje, że są błędy w dokumentacji, trzeba tą dokumentację przed przetargiem jeszcze poprawić. To bym miał wątpliwość. Bardzo niska reprezentatywność, no ale niestety ta reprezentatywność jest większa. Czyli teraz powiedzmy tak, bardzo łatwe są wybory. Zobaczmy jeszcze tak, wybory krajowe, jest bardzo prosty podział. Na kilka partii każdy sobie głosuje. Wybory samorządowe są trudniejsze, bo są różne stowarzyszenia, różne grupy. Już troszeczkę ten, ale też sporo osób głosuje, bo nie wiem. Natomiast najtrudniej chyba też głosować na takie wybory w małym obszarze. Z tym, że jeżeli jest bardziej mały obszar, typu właśnie jak mam tak Zębożyce, czy nawet te koleżanki są szerokie, to ta frekwencja jest większa. Na pewno też większa jest w małych miejscach frekwencja w sołeckiej, bo ludzie się znają i wiedzą, kogo chcą, żeby ich reprezentował, a kto nie. Oznakowanie rad dzielnic. Powiem szczerze tak. Ja rozumiem oznakowanie projektów unijnych, bo jeżeli to jest most budowany za konkretne pieniądze, jeżeli tam zostanie tablica nawet granitowa, no to ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast oznakowanie rad dzielnic bym widział inaczej ten temat. Żeby po prostu mieszkańcy widzieli, gdzie ta siedziba rady dzielnicy jest, kiedy ma spotkanie i tak dalej. W tym celu uważam, że należałoby na każdej dzielnicy przewidzieć ze 3 przynajmniej tablice, takie jak na przykład gmina Niemce zrobiła pod... nie powiem. Dawna dzielnicy... A to trzeba zamknąć. To nie, to powiem tak, można w różny sposób. Nawet powiem tak, jeżeli ja jestem przewodniczącym zarządu, wiadomo, że przewodniczący ma coś w rodzaju sołtysowego, ma pewną dietę, można te środki przeznaczyć też na jakąś gazetkę i raz na rok tą gazetkę wydać. Ta gazetka może być może dotrzeć do wielu mieszkańców. Tej najbardziej potrzebne informacje, na przykład kto jest strażnikiem dzielnicowym miejskim, kto jest policjantem, z kim się kontaktować, kiedy są polecenia na... Ale takie oznakowanie, to jak unijny nie zawsze jest zbudowany w temacie sieci wodociągowej, to... Ale nawet nie chodzi o to, nie chodzi o samobudowy czy coś, ale nie ma oznakowania, gdzie jest ta rada miejska. Tak jak u nas na dzielnicy, my jesteśmy za cyfrowo, była kiedyś pora, później została przeniesiona. Ludzie chodzili i szukali tej rady. Znaczy, powiem tak, no niestety to, możemy się częściowo z tym punktem zgodzić. No na pewno, 90%. Jest tam prowadzący ludzie. No właśnie. Tak. Potem jest takie zdanie, które też powiedzmy jest mocno, niestety, samo dotyczy niskie zainteresowanie obywateli Rady Dzielnic, widać również na posiedzeniu rad, gdzie obecność mieszkańców zależy do rzadkości. I powiem tak, może to jest prawda, że przychodzi nieraz na posiedzenie 2-3 osoby, ale teraz są takie posiedzenia rady, że przychodzi kilkanaście osób, bo jest temat, który ich naprawdę dotyczy.
Także to też nie można generalizować. Rada, brak na obradach rady radnych uniemożliwia podejmowanie wiążących decyzji. Aż rozmawiałem z kolegą przed tym spotkaniem, bo powiem szczerze tak. Na 9 lat tylko raz, gdy byli koledzy chorzy, to po prostu nie doszło do posiedzenia, nie było kworum, bo do posiedzenia rady doszło. I uważam, że w tym momencie jest to nieuzasadniona opinia, dlatego też i mało powiedziane, powiem tak, że dwie kadencje temu w mojej dzielnicy, gdzie jest wybieranych 15 radnych dzielnicowych, w jednym obwodzie nie było frekwencji, to jeszcze był świeżo zasiedlany osiedle Pytanie i było wybrane, nie było na tej dzielnicy w ogóle wybierane członkowie rady. Funkcjonowaliśmy jako 9 osób i żeby spełniać wszystkie wymagania statutowe, musiało być na tym posiedzeniu 8 osób. I wszystkie posiedzenia rady doszły do skutku. To wszystko zależy, jakie osoby zgromadzą się w danej radzie dzielnicy i czy potrafią współpracować ze sobą i no to tak jak wszędzie w życiu. Brak rocznych harmonogramów obrad. Pozytywny wyjątek 10. Powiem szczerze, że myśmy myśleli na ten temat, ale i prawdopodobnie na ten temat zrobimy taki rodzaj harmonogramu. Natomiast są pewne, jeżeli człowiek przynajmniej funkcjonuje z 2 lata w Radzie Dzielnicy, to wie, że w ramach Rady Dzielnicy są pewne okresy i pewne rzeczy się ustala w różnych okresach czasu. I na przykład mamy taką sytuację, że na początku roku są pisma z urzędów, gdzie posadzić drzewa, czy tam jakieś budki dla dziady, czy jakieś inne rzeczy. Ale też są sprawy, które wiążą się jeszcze z budżetem miasta. Czyli rada na ten temat rozmawia. Potem jest sprawa rezerwy celowej. Żeby ta rezerwa w ogóle przedstawić tę propozycję, my musimy to się zastanowić, opracować za przeproszeniem jakieś mapki, złożyć do Zarządu Dróg i Mostów albo do jakiejś innej organu miasta, żeby to wycenić. I wtedy możemy na ten temat głosować i dyskutować. Potem następna sprawa jest propozycje do budżetu miasta. My składamy to w czerwcu, ale my musimy się do tego przygotować. Od marca my już nad tym pracujemy. Jedynym spokojnym okresem czasu to jest okres wakacyjny, ale wtedy są robione inwestycje, które trzeba monitorować. Także powiem, czy jest nieraz ten sens robić ten harmonogram? Można, ale nie jest to do końca potrzebne. No i tutaj jest jeszcze taka kwota, że jest niewielka kwota 129 tysięcy. Każdy z nas się z tym zgadza. Ale nawet te 129 tysięcy można bardzo dobrze wydać i na tym właśnie, na tym polega przewaga rady, że to jest wiele osób. Jeżeli jeszcze jest dobry podział terytorialny z dzielnicy, można ustalić, co jest najbardziej sensowne. Nawet jeżeli nie uda się w jednej czy dwóch inwestycji zrobić, to można to podzielić nawet pod na fragmenty dzielnicy. Także ja uważam, że może na przykład można by to zweryfikować, na przykład na tej zasadzie, że traktować te 129 tysięcy jako kwotę, tak powiem, służącą do wyrównania szans na dzielnicy, natomiast można jeszcze dołożyć pewną kwotę zależną od wielkości dzielnicy. To też jest mylące, bo niektóre na dużej dzielnicy stosunkowo gruntów miejskich, na których coś, co można zrobić, jest niedużo. Także tutaj zainteresowanie budżetem obywatelskim. No to wiadomo, jest szansa wspomóc pewne działania. Możemy wspomóc. Ja myślę, te działania są sensowne. Jest szansa nieraz uzyskania dużych pieniędzy na dzielnicę i zrealizowania pewnych spraw, które można przez lata nie zrealizować. Ale ja bym tu jeszcze dodał na koniec może w swojej wypowiedzi jedną rzecz. Bardzo ważną jest sprawą te konsultacje społeczne. Uważam, że tutaj to powinno się rozwijać. I chodzi nam o to, żeby przy dużych inwestycjach te konsultacje były właśnie prowadzone też przez Radę Dzielnic. I były z wyprzedzeniem, żebyśmy my mogli się zapoznać z dokumentacjami, żebyśmy mogli pewne opinie jednak przemyśleć, pewne przemyślenia, bo uważam, że wiele spraw udałoby się jeszcze lepiej wykonywać niż w tej chwili. I ja powiem tak, to by chyba było najważniejsze sprawy, jeżeli chodzi o ten artykuł. Jeżeli będą jakieś pytania, to jak najbardziej. Ja jeszcze się przygotowałem w ten sposób, tak na szybko, żeby Państwo mogli sobie zobaczyć na przykład coś takiego. Budżet obywatelski. Jak Rada Dzielnicy w sumie reklamowała? Myśmy podali wszystkie propozycje, jakie dotyczą dzielnicy.
I też informowaliśmy mieszkańców, że są zupełnie inne miejskie propozycje. Druga rzecz, jakaś ulotka wyborcza nasza, kilku osób, jakie rzeczy zostały przez Radę Dzielnicy załatwione i jakie rzeczy zamierzamy zrobić. I według tego działamy. Potem jest sprawozdanie na przykład z działalności Rady Dzielnicy za dwa ostatnie lata, akurat tutaj wziąłem, tak dopiąłem, i propozycje do budżetu miasta, żeby Państwo zobaczyli, że nad tymi rzeczami trzeba popracować, żeby w ogóle to wyszło. I to nie są proste konsultacje i fasadowość, jak tutaj w tym artykule jest. Potem też takie puszczę do Państwa, informacje o wynikach głosowania na projekty budżetu obywatelskiego. Dokładnie jest takie opracowanie zrobione i nasi mieszkańcy, mając to na tablicy przy szkole jeszcze w dwóch czy trzech miejscach, mogli się z tym zapoznać. Potem taki wzór pokazuje pisma, jakie pisaliśmy. I na przykład, tutaj na przykład jest przykład z ulicy Poligonowej, z ulicy Wilowej, gdzie w ostatnim momencie, można powiedzieć, zastąpiło poszerzenie tak zwanego rękawa z ulicy Wilowej na Poligonową. I, bo inaczej, jeżeli tego nie nastąpiło, nastąpiłoby zablokowanie wyjazdu z ulicy Wilowej na ulicę Poligonową. I tutaj też uwagi dotyczące skrzyżowania, które w tej chwili jest budowane. Państwo zobaczcie, jak dawno to było załatwiane. To były lot 2013-2012. I teraz jeszcze też tak widać, jakieś opracowania dotyczące ścieżek rowerowych na dzielnicy, jakie mieliśmy przemyślenia, jakie były przygotowania, że też były takie opracowane. Także to nie można mówić, że wykonuje się czysto fasadowe rzeczy. Także to jeszcze bym przekazał Państwu, jeżeli tyle. Jeżeli ktoś chciał odpowiedzieć, to wypowiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz poproszę o zabranie głosu panią Martę Kisto, wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Dziękuję na siedząco. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie przepraszam za spóźnienie, ale wracam ze spotkania Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych, na której był też Pan. Ja zostałam do końca. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że doszło do takiego spotkania i że są takie spotkania. Przepraszam, ponieważ każda dyskusja w gronie osób, którym leżą na sercu sprawy dzielnicy i mieszkańców, jest ważna. Ja mam tą przyjemność być radną drugą kadencję, a tym samym współpracować z radami dzielnic. Tak blisko współpracuję z pięcioma, ale w szerszym aspekcie widzę tutaj wielu z Państwa, wiele osób z okręgu, nie z mojego okręgu, z innych okręgów, z którymi miałam przyjemność się zetknąć. Otóż temat, który został zaproponowany na dzisiejszą dyskusję w aspekcie zasadności funkcjonowania rad dzielnic jest bardzo ważny i powinien być poruszany, ale nie tylko w takim gremium, bo Państwo tu są świetnie zorientowani, bo Państwo głównie są z rad dzielnic. Widzę tutaj przewodniczących niejednej z rad dzielnic, ale w aspekcie takiej informacji z mieszkańcami, bowiem niektórzy mieszkańcy wiedzą, są tego świadomi, że Państwo, czyli Rady Dzielnic, są tym ogniwem łączącym mieszkańców bezpośrednio z samorządem, z władzami miasta. I dobrze funkcjonująca Rada Dzielnicy, która, tak jak było tu powiedziane wcześniej, jest radą apolityczną, jest największą wartością dodaną dla dzielnicy, dla osiedla, dla mieszkańców. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ świetnie mi się współpracuje z kilkoma radami, ale są rady, które w ogóle nie funkcjonują, nie tylko w odniesieniu do jakiejś tam formacji politycznej, ale w odniesieniu do wszystkich. Po prostu w myśl powiedzenia zgoda buduje, niezgoda rujnuje, nie funkcjonują na płaszczyźnie samorządu, a szkoda, bo jest to ze szkodą dla mieszkańców, bo dostali mandat zaufania społecznego od mieszkańców. W naszym mieście, jak Państwo doskonale wiecie, jest 27 rad dzielnic. Od czasów prezydenta Żuka rady dzielnic mają do dyspozycji tak zwaną rezerwę celową, która zaczynała się od kwoty 39 tysięcy, a w tej chwili jest to kwota 129 tysięcy. I dla większości dzielnic jest to za mało, ale są rady, które tych środków nie wykorzystują. Nie wykorzystują z różnych względów, ale najczęściej jest to nieprawidłowa praca dzielnic. Ja nie będę tutaj mówiła, które dobrze, które źle funkcjonują, bo nie jest to moją rolą oceniać. Natomiast dobrze funkcjonująca rada, tak jak powiedziałam,
to są też duże usprawnienia dla nas, dla Rady. Bo do Państwa na bieżąco systematycznie przychodzą mieszkańcy, którzy zgłaszają problem. Ten problem jest przekazywany do nas, bo bezpośrednio do określonych wydziałów Urzędu Miasta, podległego pod Urząd Miasta. Najczęściej jest to Wydział Inwestycji, Wydział Organizacji Ruchu, różne wydziały. Generalnie mogę powiedzieć jedno, że nie wszystkie miasta mają funkcjonujące rady dzielnic, bo jest to, nie jest to obligatoryjny twór samorządowy, ale jest to naprawdę budowanie takiego, i to nie jest slogan, społeczeństwa obywatelskiego, bo to jest budowanie zarówno swojej infrastruktury dookoła, ale też relacji międzyludzkich z mieszkańcami, z władzami miasta, z radnymi. Ja sobie bardzo cenię taki kontakt i nie wyobrażam sobie, żeby tych rad dzielnic nie było, ponieważ o wielu rzeczach po prostu byśmy nie wiedzieli. Tak jak tutaj był dany przykład tej ulicy Poligonowej, na dzielnicy, na której jestem codziennie i mam kontakt i z mieszkańcami, i z radami dzielnic. Czasami ten kontakt mieszkańców jest szybszy do rady dzielnicy niż do nas, do rady. I kumulacja działań, czyli moich działań i rady dzielnicy, daje korzyści, daje efekt dla dzielnicy taki, że jeżeli władze miasta widzą, że i ja monitoruję, i rady dzielnic, to znaczy, że rzeczywiście trzeba coś zrobić z tym zagadnieniem szybko i sprawnie. Dlatego jak rozmawiałam z moimi kolegami i koleżankami z innych miast, bo mamy różnego rodzaju komisje wyjazdowe, gdzie te rady powstają, bądź mają powstać, funkcjonują lepiej, gorzej, to muszę Państwu powiedzieć, może to jest moja subiektywna ocena, ale rady dzielnicy w Lublinie, poza nielicznymi, jest dosłownie 3-4, które mogłyby się wykazać większym zaangażowaniem, a przede wszystkim przestać się kłócić po ludzku, to w Lublinie funkcjonuje to bardzo dobrze. Dobrze by było, gdyby ta rezerwa celowa była wyższa, ale ona jest uwarunkowana budżetem. Dobrze by było, gdyby rady dzielnic zostały też włączone w dodatkowe elementy, bo jest to płaszczyzna opiniotwórczo-doradcza, która najlepiej wie, co na dzielnicy w pierwszej kolejności jest ważne. Ja godzinę temu miałam wspólnie z Panem spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego, gdzie została wywołana szeroka dyskusja w zakresie oceny projektu. Była dyskusja na temat dużych projektów miękkich, była dyskusja na temat, czy rady dzielnic powinny się w to włączać, czy nie. Uważam, że państwo, bo mówię tu do państwa, bo większa, myślę, że tutaj są głównie rady dzielnic, prawda? Państwa głos powinien być głosem tak zwanym doradczym, może nie opiniotwórczym, takim niedecydującym, przepraszam, ale doradczym. Dlaczego? Dlatego, że reprezentacja społeczeństwa i mieszkańców odzwierciedla się w państwa tak zwanym mandacie społecznym, który jest bardzo istotny, bo wiadomo, że mandat radnego w mojej dzielnicy, w moim okręgu składa się 5 ogromnych dzielnic. Jest to Kalina, Poniwoda, Tatary, Felin, Hajduch Zadębie. Państwo skupiacie mniejszą grupę liczebną mieszkańców, więc można powiedzieć, jesteście bliżej tych mieszkańców. I to powoduje taką bezpośrednią, można powiedzieć, nie wiem jakiego przymiotnika użyć, ale dla mnie jest to większa reprezentacja i można powiedzieć bliższy kontakt niż tak globalnie z 1/6 Lublina, no bo Lublin jest podzielony na 6 okręgów wyborczych. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Powiem tylko tyle, że gdyby nie
współpraca z radami dzielnic, o wielu rzeczach byśmy nie wiedzieli, nie wiedziałyby też władze miasta. Prezydent bardzo sobie ceni współpracę z radami dzielnic. Proszę mi wierzyć, bardzo sobie ceni. Chyba tak jak my wszyscy. Bardzo przestrzegam przed właśnie tą polityką w radach dzielnic, chociaż trudno jest jej uniknąć z prostej przyczyny. Są wybory do samorządu i dobrze jest, gdy na listach wyborczych znajdują się osoby z rady dzielnic. I to są osoby niezwiązane najczęściej z daną partią. Gdzieś muszą być, ale są już później postrzegane przez społeczeństwo. I niestety później te osoby tracą jakby w oczach społeczeństwa tak zwane zaufanie, bezstronność. I tak się stało na mojej dzielnicy. Ja starając się ułożyć listę do Rady Miasta z każdej dzielnicy, z Kaliny, z Poniwody, z Felina, z Kajdowa i z Tatar, zaproponowałam jednej z osób, żeby kandydowała. Te rady dzielnicy delegowały te osoby, byli to głównie przewodniczący zarządu bądź przewodniczący rady, ale nie tylko. Chciałam, żeby mieszkańcy znaleźli na mojej liście swojego, znaczy na mojej liście, w cudzysłowie, na liście, z której kandydowałam, swojego reprezentanta. I różnie to się skończyło, bo były osoby, które uzyskały dużo wiele głosów, a inne nie. Dlatego tej polityki trudno jest uniknąć nawet na tym szczeblu Rady Dzielnic. Ale tak puentując, jak spotykam się z mieszkańcami w ratuszu, w kontekście spotkań z mieszkańcami, to widać, proszę Państwa, kto w Radzie chce działać na rzecz dzielnicy, mieszkańców, a kto chce tylko poprzeszkadzać, bo takie osoby niestety też się zdarzają i to jest przykre i tak być nie powinno. Zresztą podobnie jest w Radzie Miasta. Na płaszczyźnie samorządu uważam, polityka powinna być drugo- albo trzecioplanowa. Tyle z mojej strony. Ja jestem do dyspozycji wszystkich rad. Zresztą witam tutaj Państwa i z Węglina, i z Czubów, i z Bronowic. To nie są moje tak zwane, z mojego okręgu Rady Dzielnic, ale cenię wszystkich Państwa za to zaangażowanie i powiem tylko, że widzę, że czasami to zaangażowanie wśród rad dzielnicowych radnych jest równie duże, a czasami nawet większe od zaangażowania niektórych radnych miejskich. Dziękuję. Kończymy tą pierwszą część. Teraz zapraszam do dyskusji, przede wszystkim zadawania pytań naszym ekspertom. Ja będę moderował, udzielał głosu. Prosimy też, żeby pytania czy wypowiedzi nie były zbyt długie, bo jest nas tutaj dużo i pewnie każdy chciałby zabrać głos. Tak, pierwszy się Pan zgłaszał, proszę. Mianowicie tablic informacyjnych, ogłoszeniowych. Akurat Rada Dzielnicy w tym roku przekazała część środków z rezerwy celowej na montaż takich tablic i proszę Państwa, z przykrością muszę coś takiego stwierdzić po rozmowach z Zarządem Dróg i Mostów. Sytuacja jest taka, że my jako Rada Dzielnicy możemy umieszczać choćby tablice ogłoszeniowe na terenach gminnych. Teraz sensowność umieszczenia tablicy ogłoszeniowej informacyjnej jest w miejscach tam, gdzie jest duży potok pieszych mieszkańców, prawda? Czyli mówimy o skrzyżowaniach, charakterystycznych punktach na dzielnicy. Natomiast najczęściej są to pasy drogowe. I teraz zmierzając do sedna, w pasie drogowym nie można umieszczać, może inaczej, można umieszczać elementy, które nie są jakby elementem drogi, czy jakieś tam pachołki i tak znaki i tak dalej. Natomiast taka tablica nie jest elementem właśnie drogi.
Są pewne obostrzenia, w postaci trzeba się odsunąć 60 metrów od skrzyżowania, od przejścia i różnych tego typu elementów. Tak więc sprowadza się do tego, że tablica ogłoszeniowa, która ma służyć mieszkańcom, z której będzie jakiś przekaz dla mieszkańców, w zasadzie będzie w takim miejscu zlokalizowana, że to nikomu nie będzie służyć, prawda? Drugą koncepcją to są grunty spółdzielni czy jakieś inne obszary. Natomiast tutaj trzeba znowu zgodę zarządcy, prosić o zgodę zarządcy takiego terenu. Tak więc mam taką cichą nadzieję, że może razem jako Rady Dzielnic uda nam się jakąś presję naciskać po prostu na Zarząd Dróg i Mostów lub władze samorządowe, żeby ten temat tablic ogłoszeniowych, które no, z założenia są dla mieszkańców, dać nam możliwość lokalizowania właśnie w takich miejscach, gdzie one będą spełniały swój sens, prawda? Tak więc z tym chciałbym apelem do Państwa się zwrócić, żeby właśnie naciskać na jakąś takie tutaj na sensowność działania, żeby też można było takie tablice umieszczać w takich miejscach, gdzie to ma to sens. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Dzielnicy Szarowki Kazimierczak. Społecznikuję od 1995 roku. Najpierw w Komitecie Budowy Ulicy, bo tak jak u nas funkcjonować na początku, zaczynałem tylko do miasta, nas włączono z byłej Woli Słowińskiej, byłego Sławina, teren stworzono później osiedle szerokie, teraz dzielnice szerokie, więc można sobie wyobrazić teren podmiejski włączony do miasta, gdzie poza zabudowaniami istniejącymi totalna pustka, więc żadnej infrastruktury, żadnego oświetlenia. Na Łęczowska do parady urbana, tak zwanej kiedyś była piekarnia, była ciemną ulicą zarośniętą drzewami, jedno obok drugiego. To jest historia. I więc jako przewodniczący rady jestem praktycznie 99 roku, gdzie zawiązaliśmy radę osiedla. Wtedy jeszcze tu nie to przeszkoduje parady. I nadal do dzisiaj jestem przewodniczącym rady. Więc nie jestem żadnym sołtysem jak kolega tutaj z zaścianki, więc nie dostaję też żadnego sołtysowego. Więc piątą kadencję praktycznie społecznikuję, a wcześniej jeszcze jako przewodniczący Komitetu Budowy Ulicy. Współpracowałem z wszystkimi prezydentami Brułowskiego do prezydenta dzisiejszego Krzysztofa Żuka. I mogę powiedzieć, że to, co tutaj było napisane w tym artykule, że to jest niepotrzebne, tak to powinno zniknąć, więc od razu powiem, to jest troszeczkę nie fair. Trzeba było zastanowić się nad tym tytułem, nie wiem, kto to redagował. Jest to obraźliwe. I taki społecznik jak ja, do takiej fundacji, gdzie ktoś tak wypowiada się do prasy, na pewno nic by mi nie poszedł. Powiedzenie sobie to, co wywalczyłem razem z mieszkańcami, to, co wywalczyłem razem z radnymi miejskimi, bo zmieniały się rady miasta. Jeszcze pamiętam, około 60 osób była wcześniej, Rada Miasta. Około 60 było. Więc nasi prezydenci pokolenia od tamtego czasu zrobili wiele lub nic. Nie będę wskazywał, którzy nic zrobili. Ale mieliśmy dwie kadencje posuchy, gdzie naprawdę praktycznie żadnej ulicy nie mogliśmy zrobić. Później się to trochę ruszyło. A rezerwa celowa, wracając do niej, gdyby nie ona i nawet ten malutki zapas, który poprawię radną od prezydenta Wasilewskiego, spowodowała to, że na Łęczowska jest oświetlona. Bo to właśnie z inicjatywy Rady Dzielnicy od praktycznie morowej został zrobiony z naszych pieniędzy projekt z tej rezerwy celowej. I przez trzy kolejne lata całą praktycznie rezerwę celową na to oświetlenie przeznaczamy. Dodatkowo z tej rezerwy celowej wykonaliśmy ileś już metrów chodnika przy Łęczowskiej. Nie mówię, że chodnik od praktycznie tej parady urbana został zrobiony też z inicjatywy Rady Dzielnicy. Oczywiście w różny sposób. Nawet włączaliśmy to Urząd Marszałkowski i prosiliśmy marszałka o to. Więc same te rady, które tutaj wskazywaliście w działalności rad, to wcale nie są odzwierciedlone w rzeczywistości, bo Rady Dzielnicy szukają pieniędzy wszędzie. My nawet jako Rada Dzielnicy próbowaliśmy znaleźć sponsorów, którzy w zamian za nazwę ulicy, powiedzmy nazwą jego właściciela pieska, czy kogoś tam, zasponsorował część budowy ulicy. Bo niestety mieliśmy posłuchać. Tej ulicy zapraszam.
Zapraszam na dzielnicę Szerokie. Zobaczycie, ile jest lamp świecących, ile jest ulic budowanych. A gdy zaczynaliśmy, to tylko było błoto, nie było kanalizacji, praktycznie wody, stare rury azbestowe. Teraz udało nam się wciągnąć też środki unijne. Pierwsza dotacja unijna, która w Lublinie 1 200 000 prezydent Pruszkowski otrzymał, to była budowa ulicy Gnieźnieńskiej, gdzie marszałka wtedy jeszcze poprosiliśmy o pomoc. Kolejnego marszałka poprosiliśmy o pomoc, pomógł nam wybudować chodnik przy Naręczowskiej. Kolejnego teraz prosiliśmy, ale udział do europarlamentów, żeby tą Naręczowską, jako drogę wojewódzką, dokładnie już wyremontować. Nie mówię o bocznych ulicach. Więc jeśli będziecie pisać jeszcze kiedykolwiek jakiś artykuł pod adresem rady, dzielnicy, którejkolwiek w ten sposób, to naprawdę wścieknę się i coś nie dobrego powiem. Więc prosiłbym trochę szacunku, bo są ludzie, którzy do rady dzielnicy przychodzili, ja pamiętam, już to jest moja 5. kadencja, gdzie przychodzili z niewiedzy, myśleli, że będą wiedzę dostawać, jak Rada Miasta. Przyszli na 2-3 spotkania, jak nie dostali nic, no to po prostu nie mieli czasu, nie przychodzili. Reprezentuję Radę Dzielnicy, która od początku, nie przypominam sobie, bo przewodnicza tej Radzie, żeby nie miała kworum. Więc decyzje wszystkie nasze są odzwierciedlane tym kworum. Mieszkańcy bezpośrednio do nas dzwonią. Jeżeli chodzi o kontakt i zarzuty takie, że na przykład nie podajemy harmonogramu rocznego posiedzeń, jest to niemożliwe. Bo my działamy co chwilą. W danej chwili jest proces, który rozwiązujemy. W miesiącu mamy 2-3 posiedzenia, 3-4 konsultacje z mieszkańcami, spotkania, głośne spotkania odnośnie Solidarności, głośne spotkania teraz odnośnie budowy Monte Cassino i przebudowy na Ojczowskiej, gdzie przychodzą dzielnice ościenne. I po prostu niezorientowani stamtąd ludzie, nie tylko w naszej dzielnicy. I nie jesteśmy tylko w ramach dzielnicy szerokiej. Bo zgłaszają się do nas ludzie też i od kolegi obok tutaj siedzącego, i z Lipniaka, i nawet z Konstantynowa. Na te nasze spotkania konsultacyjne przychodzą urzędnicy zapraszani w zależności od tematu. Wielokrotnie prezydent Żuk u nas był, również Wasilewski. Wcześniejszy prezydent wysyłał swoich zastępców i to wtedy, gdy już było ponad 200 ileś osób oczekujących, dopiero po czasie zjawił się jakiś zastępca. Więc tak współpraca wyglądała z prezydentami. I myślę, że gdyby jakiś większy grosz dzielnice dostały, to też trzeba na to zwrócić uwagę, że są dzielnice, gdzie jest bardzo dużo mieszkających ludzi, którzy mieszkają w blokowiskach. Oczywiście taka dzielnica jak my domów jednorodzinnych, gdzie są tylko szeregowce i domy jednorodzinne, z nimi zawsze będzie przegrywać, jeżeli chodzi o jakiś podział ilościowy, jeżeli chodzi o mieszkańców, to ale problemem tych mieszkańców z blokowisk nie są takie same, jak i problemy domów jednorodzinnych. Tutaj walka idzie o każdy kawałek rury wodociągowej, o każdy kawałek kanalizacji, każdy kawałek ulicy i jedną potrzebę. Natomiast tam współpracują osiedla, spółdzielnie mieszkaniowe, które za pieniądze pozyskiwane od mieszkańców, którzy zamieszkują w tych spółdzielni lokale, różnego rodzaju naprawy czynią na swoim terenie, gdzie miasto już nie musi tego robić. A u nas niestety wszystko musimy wyprosić od miasta, bo nie mamy takich miejsc, gdzie jakaś spółdzielnia, czy powiedzmy rada osiedla zarządzająca terenem może wspomnieć. Więc gdyby nie było rady dzielnicy, to bardzo byłoby przykro na tych szerokich w tej chwili. Podejrzewam, że tak samo przykro byłoby na Zębożycach, jak również Sławin. Jest sklejone w tej chwili blokowiska, zaczynają się tworzyć z domkami jednorodzinnymi. I gdyby pani radna prosiła do pani, dało się po prostu w jakiś sposób te pieniądze rezerwy celowej właśnie tak skierować, żeby konkretne zadania, na których na dzielnicy, której istnieją, mogły być w jakiś sposób doprocentowane jakąś kwotą dodatkową. Bo tak jak my oświetlając ulicę Nałęczowską, która jest drogą wojewódzką przez 3 lata z rezerwy celowej, gdybyśmy na to konkretne zadanie mogli dostać
wtedy dodatkowy jakiś pieniądz, by to szybciej poszło. A tak trzeba było ciągnąć miasto, po czym dołożyło te pieniądze, ale to już później było dużo ostrzeżenie. Także jeśli chcecie pomóc społeczeństwu, to nie piszcie więcej takich artykułów. Dziękuję bardzo za ten głos. Ja tylko dopowiem, bo tutaj się już mówiłem na temat tego artykułu, że w poniedziałek pojawiły się 3 artykuły. Jeszcze oprócz tego w kurierze również. W nowym tygodniu w dzienniku Wschodnim, tam, gdzie były bardzo łagodne, myślę, że pozytywnie na temat dziennicy optymistycznej się wypowiadające i tutaj nikt nie odnosi do tamtych artykułów, a ten jeden kontrowersyjny, to jest kolejna osoba się odnosi, także myślę, że cel został spełniony, czyli wywołanie tej dyskusji, czy po to, co się tutaj spotkaliśmy. Tutaj pani się zgłaszała i później pani słyszała. Żeby powiedzieć też słowo, bo tak. Może wywołanie decyzji i dyskusji jak najbardziej, ale też osoby niezorientowane czytają takie artykuły, też pewne wrażenie to te mają. To jest też odniesienie na stronę internetową. Elżbieta Szabała, przewodnicząca Rady Dzielnicy Czuby Północne. Chciałabym się odnieść tutaj do kilku kwestii. Pierwsza to faktycznie ten artykuł, który jest bulwersujący i obraża szerokie rzesze społeczników poświęcających swój czas, serce, siły i niejednokrotnie własne środki finansowe, aby wspomagać realizację różnych zadań w dzielnicach, współdziałać z mieszkańcami, być właśnie tym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, Radą Miasta czy Urzędami Miasta lub. Najpierw odniosę się do kwestii, która powinna nabrać większego znaczenia. Pani tutaj podawała statystykę, z której wynika, że w wyborach do Rady Miasta uczestniczyło 40% mieszkańców, czy tam 30 ileś, do rad dzielnic jest to procent niewielki. I będzie niewielki, jeśli rady dzielnic będą lekceważone przez władze miasta. A mam na myśli tutaj bardzo ważną rzecz. Kiedy odbywają się wybory, czy to krajowe, czy samorządowe na terenie miasta, sprawa jest piekielnie nagłaśniana. Nie przez dzień, dwa, ale przez bardzo długi okres wiszą plakaty z nazwiskami osób kandydujących. Każdy o nich wie wiele. W mediach są różnego rodzaju debaty. Kiedy są wybory do rad dzielnic, nie ma informacji żadnej. Ja dzwoniłam do miasta, aby pojawił się chociaż na każdym budynku jeden plakat. I się nie pojawił. To jest przykre. Tak samo nie jest prawidłowo nagłośniona sprawa budżetu obywatelskiego. Ci, którzy mają internet, a są to w większości młodzi ludzie lub ewentualnie w średnim wieku, czyli jeszcze tym produkcyjnym i pracują, korzystają z internetu i wiedzą, że odbywają się wybory do Rady Dzielnicy, czy będzie można zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Ale reszta społeczeństwa jest lekceważona, bo takiej informacji nie ma. I zszokowana jestem między innymi tym, że informacje dotyczące budżetu obywatelskiego pojawiły się dopiero 14 marca, czyli w dniu, w którym będzie można zgłaszać wnioski. Dlaczego nie ma regulaminu na stronie internetowej już? Dlaczego nie ma żadnej informacji w formie plakatu?
nie ma niczego. Nawet nie ma na stronie internetowej druku wniosków, który można byłoby już wypełnić i mieć czas na zebranie tych 40 podpisów czy 20. W związku z tym ci, którzy mają dostęp do internetu, swoje wnioski zgłoszą już 14 marca. Pozostali nie złożą z braku informacji jakiejkolwiek. I nawiążę w tym miejscu do wypowiedzi pana Andrzeja. Ja w tym roku z rezerwy celowej przeznaczyłam środki finansowe na 3 gabloty informacyjne. Bez gablot informacyjnych nie ma prawidłowego kontaktu, prawidłowej łączności z mieszkańcami, bo w jaki sposób można ich informować, czym zajmuje się Rada, co się dzieje i że potrzebuje zorganizować konsultacje społeczne. Kiedy odbywały się konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej, tu w tym lokalu zabrakło miejsc, bo Rada Dzielnicy i ja osobiście rozmieszczałam za własne pieniądze plakaty informacyjne, że takie konsultacje tu się odbędą. I przyszedł taki tłum ludzi, że zabrakło miejsca na korytarzu, a ci, którzy stali na dworze, musieli odejść, bo nie było nagłośnienia. Więc nie taka powinna być realizacja tych konsultacji, bo jeśli się te konsultacje organizuje, to wszyscy powinni mieć prawo wziąć w nich udział. Tymczasem około 100, może więcej osób odeszło z kwitkiem, bo się tu nie zmieściło. Ludzie siedzieli nawet na wykładzinie. I ta informacja przede wszystkim ze strony miasta jest bardzo potrzebna. Próbowaliśmy wystąpić do Urzędu Miasta, do Kancelarii Prezydenta o sfinansowanie takich gablot informacyjnych, bo to nie tablice informacyjne, dlatego że wskutek opadów papier od razu się rozpłynie, wichura go zergie, a przede wszystkim mieszkańcy będą wieszczać swoje informacje, zginą piesek albo uciekł kotek. To muszą być gabloty zamknięte i tylko wyłącznie do dyspozycji Rad Dzielnic. A wtedy ten kontakt z mieszkańcami będzie bardzo szeroki i będziemy mogli wszystkie uwagi przekazywać i do Rady Miasta, i do Państwa. Natomiast jeśli chodzi o tą autonomię finansową, no jest ona niemożliwa. Przecież nikt w Radzie Dzielnicy nie zatrudni księgowego, gdybyśmy mieli takie środki. Więc nie rozumiem tej napastliwości w tym artykule na ten temat i to, że jest przekazywany majątek Rady Dzielnic. My nie jesteśmy urzędnikami. My jesteśmy społecznikami. Dziękuję bardzo. Pobierana opłata złoty 50 zł za metr kwadratowy, tak więc rady dzielnicy, jeżeli by zasponsorowały takie tablice, no to by było obciążone tym złoty 50 zł za metr kwadratowy dziennie, jeszcze dodam, tak więc to też warto by było nad tym się zastanowić, czy tak być powinno. Dziękuję. Miejscem. Ja bym widział raczej próbę porozumienia się z sieciami handlowymi i gdzieś w rejonie, powiedzmy, dużych sklepowych. To by było dużo lepsze i mi się wydaje, że dla kontaktu. I to wcale nie musi być dużo tych tablic. Przy szkole zawsze można to załatwić, bo to jest teren miasta. I taką jedną tablicę mamy. Widzę jeszcze konieczność na przykład w naszej dzielnicy 2 czy 3 maksymalnie, bo mówię maksymalnie przy sklepach takich
których dużo osób przychodzi. To jest wszystko. Ja chciałam się chwileczkę odnieść. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o lokalizację tablic, to w momencie, jak były wybory samorządowe, wiem, że spółka miejska, MPK, wynajmowała komitetom wyborczym przystanki i na przystankach można było wieszać. Można by się zastanowić, czy przystanek jest miejscem, gdzie mogłaby taka gablota wisieć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o lokalizację na terenie spółdzielni mieszkaniowej. Wiem, jak jest rozwiązany problem na Kalinie. RSM Motor ma wyznaczone miejsca na swoim terenie, gdzie stają tysiące spółdzielni. Dostęp do nich mają rady dzielnic i rady osiedla, bo są jeszcze spółdzielcze rady osiedla. I trzecia kwestia odnośnie tej informacji i plakatów wyborczych, jak były wybory do rad dzielnic. Wie Pani, ja się tutaj do Pani zwrócę. Wybory samorządowe czy parlamentarne, każdy sobie we własnym zakresie, jest ta ilość plakatów, billboardów i wszystkich materiałów jest finansowana z komitetów wyborczych, na których kandydat sam wpłaca pieniądze i komitet później płaci za daną, za dany plakat czy nawet ulotkę. Także tutaj miasto, samorząd nie ponosił absolutnie żadnych kosztów. Jest finansowana przez dany komitet, nie przez samorząd. Samorząd pobiera wręcz opłaty za jakąkolwiek formę reklamy i to są te opłaty, które zostały wprowadzone za pasy drogowe, zostały po to wprowadzone, aby miasto nie było zarzucone plakatami wyborczymi, tak jak było wcześniej, a te, które wisiały plantyki, to komitety za to płaciły i to proszę mi wierzyć, nie ma. Natomiast jeszcze wrócę do tych gablet. Ja przedstawię panu prezydentowi państwa uwagi w zakresie tej informacji, a właściwie małej informacji odnośnie budżetu obywatelskiego, bo wiem, że miasto wykupuje reklamy, że są informacje w monitorach LCD w FPK, że są na nośnikach typu billboardy, że są w biurach obsługi mieszkańców i tak dalej. Ale można by było ten zakres rozszerzyć i z informacji, które nam dzisiaj udzielono, znaczy dzisiaj, które są już do ogólnej informacji mieszkańców, wynika, że tak jak Pani tutaj słusznie zauważyła, że już wcześniej zostanie ogłoszony i rozpisany budżet obywatelski. Ale podzielam Pani uwagę, że jest to za późno dla mieszkańców. Chociaż akurat w przypadku dużych dzielnic, takich jak Czuby, Czechów czy LSM, mieszkańcy sobie radzą świetnie. Gorzej jest z małymi dzielnicami typu Szerokie, typu Poniwoda, typu Hajdów, Zadębie czy i wielu nie wymieniło. Pani się zgłasza, co do później Pana do Pana, że Pan mówił o nowych ulicach. Ja jestem za tym domem, jako postanowiona i chciałam zwrócić uwagę, że miasto, nasza gminka jest w sumie bardzo bogata. Mamy stadion, mamy bazę, mamy szkoły, wody i mamy dzierżawę. I w tym zwykle, gdzie mamy, nic się nie dzieje. Nie mamy kanalizacji, nie mamy praktycznie wody, chodzimy po błocie i każdy nas odsyła. To ja chciałabym się pochwalić taką informację, że żeśmy odbywali w tym roku na otwarcie było 95 tysięcy rezerwy celowe. No ale miasto powinno nas cały czas nas odsyłać ciągle, że to będzie droga, że to się będzie budowane, a my brniemy po kolanach w błocie. I to ja rozumiem, państwa, bo budowane są nowe drogi, ale dlaczego miasto nie zajmuje się tym starym?
Dlaczego nie mamy kanalizacji? Bo jest naprawdę, to jest takie ciężkie, bo nawet byłam na takich szkoleniach ciągów pieszych, gdzie były plakaty, gdzie było robione wszystko pod kątem czubów i śródmieścia. A to nie ma jedynice co? Co tak mówię? Bo my mamy to zbudować w tym głosie. Ja panią pocieszę, ulica Dzierżawna będzie już wkrótce wielką potężną dzielnicą, bo będzie przedłużenie ulicy Stadionowej i myślę, że przy okazji tej inwestycji ta infrastruktura tego nie wiem, więc trzeba tego dopilnować. Tu jest rola właśnie Rady Dzielnicy i Radnych Miejskich z tego okręgu, aby dopilnować infrastrukturę przyległą w trakcie inwestycji tej dużej arterii drogowej. Ja sobie widzę, Państwo, że Państwo tak fajnie współpracują. Pani radna tak fajnie powiedziała. Nie kłóćcie się wraca, bo takiego się nie da powiedzieć. Myśmy naprawdę zadowoleni, że pani się z tych 129 tysięcy, 96 tysięcy na utwardzenie, jak się tam zaszedł. Jest. 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 No przecież to jest energia. A ile to my to jeszcze do Państwa korzystając, przepraszam, przerywam, mam taki apel, bo mówimy dużo o inwestycjach i o budżecie obywatelskim. I proszę Państwa, żeby była dobrze zrozumiana, budżet obywatelski dzieli się na małe i duże projekty. Pan był świadkiem dyskusji, która była 2 godziny temu. Wszystko w mieście jest potrzebne. I rewitalizacja terenów, i schronisko dla zwierząt, i budki dla psów, kotów i ptaków. Ale trzeba sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze i co jest priorytetem. Bo w mojej ocenie ważniejsze są te rzeczy przyziemne, jak drogi, chodniki, oświetlenie i takie rzeczy, które są niezbędne do życia. Wiem, że inne zdanie będą mieli młodsi, inne zdanie będą mieli miały osoby starsze. Tylko że w budżecie obywatelskim decyduje liczba oddanych głosów. I ja dzisiaj poprosiłam, aby zastanowić się nad sposobem klasyfikacji tych wniosków, bo zawsze będzie tak, że duże dzielnice będą dominować nad małymi i na tych dużych dzielnicach będzie już brakowało tak zwanych złotych klamek, a na tym szerokim, czy dziesiątej, czy dzierżawnej nie będzie możliwości przyjmu, będzie błoto. W związku z powyższym warto by było się zastanowić nad takim postulatem. Ja tu nie chcę Państwa instruować, ale czy nie warto skupić się na tym, aby w budżecie obywatelskim priorytet nadać rzeczom przyziemnym, czyli tej infrastrukturze, bo dobrze się budują kolejne boiska, bo niech się budują, one są potrzebne. Tylko czy w danym momencie na nie jest nas stać? Dlatego władze miasta przyjęły najbardziej taką demokratyczną formę, czyli oddania głosów, ilościowe liczenie głosów. To ma swoje priorytety w zakresie takiej aktywizacji społecznej mieszkańców, ale nie można powiedzieć zaspokaja podstawowych potrzeb mieszkańców. Tak jest moje zdanie. Nie wiem jak Państwo. Dziękuję. Proszę, bo widzę, że jest dużo chętnych do zabierania głosu. Proszę wszystkich osób, które się jeszcze nie zgłaszają, proszę krótkie wypowiedzi. I przypominam, że też spotkamy się tu przede wszystkim, żeby rozmawiać o radach dzielnic, o znaczeniu rady dzielnic, o tym, co zmieniać. Potem można się odnosić do wypowiedzi do ekspertów. Pan Ryszard, później pan się zgłaszał, później pan Andrzej i w podobność się pogubiły. Ja oczywiście przychylam się do propozycji, które padły o zamontowaniu tablic, które by mogły komunikować nas z mieszkańcami, ale sądzę, że ten temat będzie niedługo jakoś dla nas pozytywnie załatwiony. Oczywiście po wyborach ja poprosiłem Urząd Miasta, żeby postawił nam te tablice, które służyły do wieszania plakatów Teatru Nogi na jakiś czas. I owszem, posłużyły do wywieszenia kilku informacji, ale potem zostały zaklejone przez różnych mieszkańców, reklamodawców i tym podobnych. A
one chyba nie spełniły swojej roli w tym momencie, ale gdyby były zamykane, to może byłoby inaczej. A tak nawiązując do działalności Rady Dzieci Szkół Południowe, to chciałbym powiedzieć, że w tym roku obchodzę jubileusz 20-lecia działalności w tej Radzie. Jestem 5. kadencję pod rząd i muszę powiedzieć, że takim efektem działalności Rady Dzielnicy na przełomie tych kadencji jest uporządkowanie wąwozu wzdłuż ulicy Jana Pawła II, który obecnie nosi nazwę parku imienia Jana Pawła II. Każdy, kto tam mieszkał wcześniej, wie, jaki był porządek w tym wąwozie. Ci, co dzisiaj tam przechodzą, widzą, jaki jest kontrast. I chcę powiedzieć, że to właśnie dzięki zaangażowaniu Rady Dzielnicy Szkół Południowych to miejsce może wyglądać tak, jak dzisiaj wygląda. Powiem tylko, że zajęło nam to 3 kadencje. W pierwszej kadencji były rozważane różne koncepcje, umawialiśmy się ze specjalistami, przedstawiali nam swoje pomysły i projekty. W drugiej kadencji dopracowaliśmy koncepcję i powstał projekt, na który miasto dodało pieniądze. I w trzeciej kadencji zrealizowaliśmy 1/3 tego projektu, bo na tyle wystarczyło środków. Projekt jeszcze jest do zrealizowania w 2/3 i cały czas zabiegamy o to, żeby ten projekt zrealizować po prostu w całości. Tak? W związku z tym wydaje mi się, że to tylko determinacja naszych radnych i poświęcanie swojego czasu doprowadza do efektu, do osiągnięcia celów, które sobie stawiamy. I czasami trzeba czekać 15 lat, żeby były widoczne. Tak? Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że z tą komunikacją nie zdarzyło, że mają po prostu na Kalinie słyszałam, że w wąwozie na czubach są potańcówki, a my mamy wąwóz, nie mamy potańcówek, także a pan tym zasłynął. Tutaj pan jeszcze poproszę tylko pan Andrzej i pan Nasik, z którymi ludzie z reguły mają problem z kartę. Na pierwszym spotkaniu pamięta pan, była wypowiedź kogoś, żeby pomóc w zorganizowaniu strony internetowej. Nie chcę kłamać, ale chyba 4 lata, bo nic mają swoją stronę internetową. My mamy swoją stronę internetową już 3 kadencję. Z tyłu. My też. Mamy również dostęp do mieszkańców Facebooka. Bardzo dużo wejść na stronę Facebooka. Jeżeli chodzi o prowadzenie tej strony, robimy to z komputera oczywiście prywatnego. Upoważniony jest mój zastępca, który jest dobrym informatykiem i który w porozumieniu z Urzędem Miasta założył nam tą stronę internetową. Oczywiście miasto nam opłaca to wszystkie formalności, które są z tym związane. I można w ten sposób zadziałać. Trzeba pójść po prostu do wydziału organizacyjnego, kogoś po prostu upoważnić, kto będzie na tym się znał. Jeśli sobie rada nie poradzi, no to może fundacja pomoże. I naprawdę albo radni. Ale mam słuszną uwagę. I tam wszystkie informacje o posiedzeniu rady. Jeśli byście mieli problem, chcielibyście zajrzeć, co miesiąc są aktualizowane posiedzenia. Nawet jeżeli jest posiedzenie, które musimy zwołać na szybko, nadzwyczajne. Jeżeli chcecie tablicę wieszać i macie problem, porozmawiajcie z proboszczami. My tak zrobiliśmy. Żadne nam ogłoszenie, które wywieszamy, nigdy. Jeżeli macie problem dalszy, to proszę też księdza prowadzącego mszę albo proboszcza wygłosi ogłoszenie. My w ten sposób bronimy. Idziemy do sekretarzy, którzy nie są nicnie, ale rozmawiamy z właścicielami i po prostu też to samo. Nie trzeba pasa do tego wynajmować, żeby informować mieszkańców. Nie trzeba płacić za ulotki z tej pensji sołtysiej, bo wystarczy tylko po prostu trochę pomyśleć, a najlepszym to jest właśnie to, żeby sąsiad, sąsiadowi mówił, począwszy z każdej z radnych dzielnicy, gdzieś w jakimś rejonie mieszka.
jeśli aktywni się w swojej klatce, przekazując dalej, jeśli uaktywni się na swojej ulicy i będą wiedzieli, o, ten jest z rady dzielnicy i nie będzie się tego wstydził, tylko będzie podchodził do ludzi i sam mówił, przepraszam, czy pani coś zauważyła nietypowego, albo może coś przeszkadza? W ten sposób nawiązuje się kontakt. W ten sposób mnie, czy moją tutaj koleżankę... Ile w dzielnicy jest mieszkańców? 5 tysięcy. A u mnie 22. Okej, dlatego myślę, że jak ja bym miał tyle sklepów co pani, to informacja by się jeszcze szybciej. Proszę pana, ale jeśli ja mam 11 sklepów w promieniu 500 metrów, to będzie dobrze. Ja już dziękuję, podziękujemy za każdą dobrych odpowiedzi. Jak dobrze zrozumiałem, pan Andrzej mówi pod tyłu, pan Maciej. Nie wiem, jak mam stanąć, żeby tyłem do tego. Szanowni Państwo, myślę, że tak tytuł tego materiału, na który się tu powołujemy, jak i dzisiejsze spotkanie jest swego rodzaju prowokacją. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do, na tym etapie, potrzeby rad dzielnic, funkcjonowania rad dzielnic. Osobiście to jest moja pierwsza kadencja. I zapewne nigdy by to nie nastąpiło, gdyby nie całkowity brak przełożenia zwykłych obywatelskich działań bezpośrednio czy na Radę Miasta, czy do organu wykonawczego. I obserwowałem głównie... Aha, to jest znak, kwestia czego. Obserwowałem głównie działania dzielnicy szerokie. Im nikt niczego nie dał. Wydeptali, wytupali, wypikietowali bezpośrednio i u prezydenta, uśmiechają się tylko, bo nieraz z zazdrością patrzymy, prawda? Tam nie było żadnego przypadku. Tak jak w przypadku waszym, oni wydeptali, z drugiej strony nie bardzo pozwolili na to, żeby pieniądze poszły gdzie indziej. Nie chciałem podnosić za dużo tematów, ale była tu wzmianka na temat budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, to jest fikcja. Ja myślę, że nikogo nie obrażę. Jednym z przykładów jest największa dzielnica w Lublinie Czechów, bo do kupy wzięta to jest niemalże 60 tysięcy mieszkańców i tam praktycznie rzecz biorąc żaden projekt nie przeszedł, a przeszedł projekt w innej części miasta, który został wygłosowany przez ludzi, którzy nawet nie wiedzą, gdzie się znajduje lokalizacja. My tę informację będziemy kolportowali, dlatego że trzeba kolportować. To jest przykład totalnej patologii dla was jako społeczników, natomiast wydaje się, że mieści się w schemacie lokowania pieniędzy w różne miejsca i w stosunku do różnych osób. Ja myślę, że rozkolportujemy te informacje do innych rad dzielnic, zna to Rada Dzielnicy, którą reprezentuję, czyli Czechów Południowy, dlatego że było przeolbrzymie zaangażowanie członków Rady, było przeolbrzymie zaangażowanie mieszkańców dzielnicy w projekty. Jeszcze większe rozczarowanie, a równolegle się okazuje, że to praktycznie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że wygłosowywuje się w dwóch czy w trzech miejscach, które nie mają żadnego związku z projektem, czy też z wydatkowaniem tych pieniędzy. To dotyczy między innymi waszej dzielnicy mocno pokrzywdzonej, która ma olbrzymie perspektywy, dlatego że tam jest planowane ulokowanie pewnej inwestycji, o czym was nie informuje nikt. Natomiast realizowane są plany tak jak gdyby współbieżne, które z kolei pociągają środki finansowe, których nie ma. Gdyby, szanowni państwo, jako taki pierwiosnek, tak? Moje doświadczenie jest niewielkie w tym akurat podmiocie, jakim jest Rada Dzielnic, natomiast jeżeli chodzi o Radę Miasta, czy generalnie o gminę, sięga początków, czyli lat 90. Wtedy zaczęła się patologia związana z działalnością organu wykonawczego, na którym w jakiejś mierze organ kontrolno-stanowiący przechodził do porządku dziennego. I tak jak powiedziałem, znalazłem się w Radzie Dzielnicy tylko wyłącznie dlatego, że wszelkiego typu akcje obywatelskie, typu wniosek, stanowisko, to się rozbijało o całkowitą niechęć czy też brak zrozumienia. I ta moja teza jest taka, że gdyby nie Rady Dzielnic, to mielibyśmy w mieście
obiekty typu stadiony, typu baseny, typu to wszystko, co stanowi potencjał wyborczy, natomiast niekoniecznie stanowi potencjał dla dzielnic. Kończąc, drodzy Państwo, coś takiego jak program rewitalizacji dla gminy Lublin, który miał dotyczyć te takie największe dzielnice i w olbrzymiej mierze takie te najbardziej pokrzywdzone, został wywrócony w oparciu o nową ustawę, która jest fakultatywna, a nie obligatoryjna, bo nam się próbuje wmówić, że ustawodawca to wymusi. Zmienia się program rewitalizacji. Na rzecz kogo? Na rzecz inwestorów. I lokuje się te olbrzymie środki finansowe w pewien kwartał miasta, tak? Automatycznie pozbawia się takich dzielnic jak Czuby, a nie mówię o naszej, o Czechowie, której stan infrastruktury jest wręcz żenujący. I mieszkańcy już w tej chwili posuwają się do różnych akcji, wzorem zapewne Szerokiego. Jak nie wytupiemy, jak nie wypigetujemy, to nikt na poważne tego nie weźmie. Oni są skromni szalenie. Jeździłem do tej dzielnicy również. Tam pobierałem lekcje, zanim znalazłem się jeszcze w Radzie Dzielnicy i widziałem, w jaki sposób to było robione. I widziałem te olbrzymie wyrzeczenia tych ludzi, olbrzymią pracę, a zarazem próbę zlekceważenia. Pojawił się kiedyś taki materiał, bo już kończąc, w sieci, list otwarty, 220 milionów warty. Wrzućcie Państwo w wyszukiwarkę, to traficie na taki materiał, bo generalnie przebudowa jednej z części miasta miała kosztować prawie dwukrotnie tyle, niż kosztowała, a cena została obniżona ze względu na to, że dzielnica Szerokie zrobiła tak jak gdyby równoległy kosztorys i wykazała, że coś w tym wszystkim nie gra, że olbrzymia ilość pieniędzy ma być ulokowana tam, gdzie można zrobić za połowę ceny. Także reasumując, myślę, że tak tytuł, jaki spotkanie miało na celu sprowokować nas do swojego rodzaju intelektualnego wysiłku. Dziękuję. Pan z tyłu się zgłaszał, potem pan Maciej, przegłos pan Maria. Dziękuję bardzo. Lubię pan Piotr, jestem w Radzie Dzielnicy Czuby Południowej od 2001 roku. Proszę Państwa, jestem już troszeczkę czasu, mój kolega 20-lecie, ja 15-lecie. Przerobiłem szereg rzeczy, działając na rzecz społeczności lokalnej. Tutaj z panem Krzysztofem kiedyś, tak powiem, za przeproszeniem ścieliliśmy się, bo niefortunna wypowiedź, że my źle w Radach Dzielnic pracujemy, więc poprosiłem o umowę pracy i kodeks przewiduje jakieś formy, odkąd pensjanym znaleźli pieniądz, gratyfikacje, których nie ma przewodniczący rady, nie ma sekretarz rady, jedynie ma przewodniczący zarządu i to jest też dobre umocowanie. Tutaj prosiłbym Państwa, bo myśmy zwrócili uwagę w tych poprawkach do statutu, żeby po prostu dla tych osób, jeżeli jest to możliwe w ramach budżetu miasta, jakieś te drobne grosze przełożyć, dlatego że w sumie jesteśmy, i chyba Państwo podzielą tę opinię, telefon komórkowy praktycznie my podaliśmy do ogólnej wiadomości, o każdej porze dnia i nocy może do nas dzwonić nasz, że tak powiem, wyborca. Nie powinniśmy obruszać się tym, no bo jest to takie umocowanie działalności społecznej. Ja przepraszam Państwa, ja zwracałem uwagę w Nowym Tygodniu na tematykę wyrażania się społecznicy. Jest to poniekąd z mojego doświadczenia lata epoki minionej jakby, gdzie odmowców i innych po prostu w ten sposób nazywano. Ja przepraszam, ale prosiłbym, bo jednak to jest trud włożony i nie jest to odniesienie, może się mylić, tak jakby szacowne. Jednak część Państwa, która pracuje w radach, jest już powiedzmy na emeryturach. Wtedy można tego czasu praktycznie na każde zachowanie poświęcić. Po spotkania z mieszkańcami na co dzień, ja tylko chcę powiedzieć, że tutaj podzielam opinię panu o tablicę. Pojeżdżę do gminy Konopnicy i ostatnim czasem tam te tablice na każdym, że tak powiem, skrzyżowaniu ulic. Są informacje to, że i powiedzmy przedsiębiorcy wieszają swoje jakby plakaty, no to trudno jest to według artykułu chyba 23 kodeksu postępowania, to zakazane i tak dalej. O tych tablicach z wyborów liczyliśmy, bo była informacja, że one pozostaną. I to by było dobre odniesienie z tym, że
Powiem Państwu, u nas, no tak jak chyba wszędzie, dewastacja tych tablic następowała, jakieś malowanie, różne napisy. Może to było związane z tym, że one zostały jakby zdjęte. No ale wydaje mi się, że nawet z tymi naszymi gośćmi porannymi, którzy od 5 czy 6 stoją przy sklepikach, też trzeba jako rady rozważać. Miałem kiedyś taką koncepcję, żeby przedstawić prezydentowi jakiś stolik, jakieś szafy, powiedzmy jakiś punkt spotkań, żeby nie oblegali bloków czy tych sklepików najbliższych. Są funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, chociaż w tej chwili widzę, że Straż Miejska jakby straciła na tej aktywności tego strażnika, że tak powiem, dzielnicowego. Ale, że tak powiem, jest szereg takich rzeczy, gdzie nie wiem, jak u Państwa, chodniki jeszcze nie wybudowane, już zastawione samochodami. Są pewne rozwiązania, chociaż nie wszędzie, bo w zależności od tego, w jakim miejscu. Natomiast my u siebie mamy w części, że tak powiem, parkingi płatne, są miejsca na wybudowanie, też takich parkingów, które rozwiązują pewne rzeczy. Tutaj wspólnie w Radzie wykonaliśmy na Szmaragdowej, w obrębie Szmaragdowej 4, gdzie udało się tych miejsc jakby troszkę zlokalizować. Tematyka, tak jak tutaj pan, nasz kolega zaznaczył. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, my pracujemy społecznie i wydaje mi się, że tworzenie dokumentów, chociażby harmonogramy, jakieś inne rzeczy, my mamy, że tak powiem, swój harmonogram, który chcemy realizować, że tak powiem, ten, który zdajemy do 15 czerwca, czyli te propozycje do budżetu i praktycznie wchodzą tylko może jakieś nowe poprawki, ale w dzielnicy mamy spisane swoje zamierzenia, które chcielibyśmy realizować. Rezerwa celowa jest za mała. Ponadto trzeba by też widzieć nieco tą sprawę, że tak powiem, projektów realizowanych, tak jak tutaj w naszym przypadku są osoby, które starają się na co dzień kulturą i chciałyby wdrażać swoje te projekty i robią to. Wydaje mi się, że to aktywizuje mieszkańców i takie tematy jak dzielnice kultury, tam powinno być troszeczkę u dyrektora Karapudy troszkę więcej tych środków, żeby te komisje mogły te wnioski. A wydaje się, że jeżeli ktoś się popracuje troszkę nad tym, a zna się również, żeby tych wniosków nie odrzucać, bo tym sposobem odrzucamy jakby tą osobę, jej zacięcie czy chęć realizacji. Bo to jednak skupia, tak jak tutaj w wypadku u nas tych tanecznych wieczorów czy innych spotkań, skupia troszeczkę mieszkańców i mieszkańcy są przyzwyczajeni z roku na rok i oni pytają o to, czy w kolejnym roku będą takie, że tak powiem, przedsięwzięcia realizowane. I tu jest różna formuła, że pozostawiać można z rezerwy celowej, ale to jest tak jak w naszym przypadku na 3 osiedla. W każdym osiedlu chcemy zrobić kawałek jakiejś inwestycji i już na tą kulturę pozostaje nam jakby niewiele. I to później jest kłopotliwe, bo to stwarza problem, że dajemy pod głosowanie. Jest, dla mnie osobiście jest to niezbyt takie fortunne, dlatego że wydaje mi się, że trzeba by jednak na tą kulturę jakieś środki dawać. Ja mam tutaj kolegę Ignaciuka, czy chyba tak, powiedzmy Bronowice, czy nawet pana Osińskiego Adama, czy na Zatarach. Państwo w ciągu roku realizują kilka przedsięwzięć, ale skupiają wokół siebie sponsorów, nawiązują kontakt na pewno z przedszkolem, ze szkołą i to na tej bazie takiej współpracy z policją, ze Strażą Miejską, te powiedzmy festyny różnego rodzaju na pewno skupiają i podnoszą tą rangę rad dzielnic. Tutaj panie Krzysztofie, ja wiem, że Państwo pracujecie jako fundacja i chwała Wam, ale powiem tak, dziennikarze i inni, tak powiem, może sobie niekiedy nie zdają sprawy albo prywolnie do tematów podchodzę. Ja tylko chcę powiedzieć, że czytam tygodnik, ten nasz lubelski, no tam są odniesienia różne, nie należy się chyba przejmować, zresztą osobność z siekiem przychodzi na wszelkie historie i my robimy za przeproszeniem swoje, dzielimy się z tym mieszkańcami. Mieszkańcy z kolei oczekują od nas, że tak powiem, realizacji pewnych rzeczy. Tutaj, jeżeli mówimy o tych
o tych wejściach jakby na działkę miejską, działkę spółdzielczą czy działkę wspólną mieszkaniową. No to są rzeczy, o których rozmawiałem z prezydentem swego czasu, Żółkiem, i prosiłem o to, żeby przejrzeć Wydziały Gospodarowania Mieniem, czyli geodezji, i pewne straty gruntów, jakby próbować oddać w użyczenie dla wspólnot czy dla spółdzielni. Wiąże się to z tym, że panowałby jakiś porządek, bo jest to oznaczona granica nieruchomości czy własności. W tej chwili pas drogowy jest wyłączony posadą rzutki mostów. To porządkowanie ucieka gospodarz w domu, jak się go nie poprosi, to on się zamyka tylko do granicy oznaczenia w punkcie, na tym konkrecie sprzedaży. No i pozostajemy jakby z tymi porządkowymi sprawami z boku. Dodam tylko jeszcze, że wydeptane ścieżki do urzędu, zarząd drugi mostów, czy NPS, czy powiedzmy Wydział Inwestycji, czy Wydział Gospodarki Komunalnej, ja bym na nim to przerobiłem i dzisiaj mnie nikt tam nie, że tak powiem, lekceważy. Za przeproszeniem mówiąc tak, bo nie spotkali się, ale w pierwszym okresie tej historii. Wnioski do budżetu, one weszły w taki powiedzmy etap, że trzeba mapki, załączniki, wskazanie terenu, osoby do kontaktu. Pracują, przecież nasi radni pracują. I nie każdy może poświęcić swój czas, jakby, bo to różnie z tym bywa, w czasie tych 8 czy tam ilu godzin pracy. I jednak powiem, że no, udaje nam się składać pewne rzeczy, ale bywa tak, że w niektórych przypadkach brakuje nam jakby tych groszy do realizacji inwestycji i człowiek się zastanawia, czy pisać ten wniosek, czy nie, czy się wpisuje że do wysokości środków, tylko więc zostaje 10 metrów chodnika. Kiedyś prezydent powiedział, żeby dyrektorom, żeby te sprawy nie pozostawiać jakby w takim odniesieniu. Dodam tylko na koniec, że tak powiem kampanię wyborczą, no to nie wiem, ja załatwiałem, ja prosiłem, ja pozostawię Państwu taką notkę, którą może niekoniecznie każdy w Lublinie robił za swoje pieniądze. Grupowo byśmy kandydowali, chcieliśmy po prostu nie dlatego, że tam jakby, no też trudno to ocenić, ale nie dlatego, że zasiedzieliśmy się w tej radzie i nam to jakby pasuje, tylko chcieliśmy pokończyć niektóre rozpoczęte inwestycje. Pan Maciej, dzisiaj pani, pan Grzegorz, pan Maciej. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na delikatną, ale naprawdę delikatną polemikę z Andrzejem odnośnie budżetu obywatelskiego. Myślę, że w pewnym stopniu jest to generalizacja trochę krzywdząca dla innych projektów, dla ludzi, którzy się starali. Znam, moi przyjaciele robili projekt, który wygrał w tym roku budżet obywatelski. Wiem, ile oni pracy włożyli w to, żeby te głosy zebrać. Ile Maciej Kowalczyk, Czechów Południowych. Ile pracy włożyli, żeby te podpisy zebrać, żeby przygotować ten projekt, który cieszy się także zainteresowani ludzi. Ten projekt dotyczy aktywności fizycznej, ludzie praktycznie korzystają. Na pewno ten budżet obywatelski... Co się kryje pod tą aktywnością, bo my nie wiedzieliśmy, co się pod tym kryje. Chodzi i zbierali podpisy, zbierali te głosy, to prawda. Ale zawsze się tytuł projektu, aktywny Lublin. Aktywny Lublin i aktywny student. Czego to powiecie? To są darmowe zajęcia dla mieszkańców, darmowe zajęcia dla studentów. Dla studentów mały projekt, dla wszystkich mieszkańców dużych. Proszę dać się wypowiedzieć. To akademicki związek sportowy. Ale zaryzykuję też taką tezę, że miastu i mieszkańcom bardziej opłacałoby się nawet kosztem budżetu obywatelskiego, który możemy oceniać pozytywnie, negatywnie, ale bardziej opłacałoby się miastu przekazać większe środki dla rad dzielnic, zwiększyć te rezerwy celowe nawet kosztem budżetu obywatelskiego, bo myślę, no, zaryzykuję to wtedy, żebyśmy te pieniądze w porozumieniu z mieszkańcami może delikatnie lepiej wykorzystali. Tutaj pani poruszyła bardzo ważną sprawę takiej kampanii informacyjnej, bo rozumiem, że o to chodziło w przypadku głosu rad dzielnic. Myślę, że moglibyśmy zasugerować miasto, żeby przeprowadzać
szerszą, głośniejszą kampanię informacyjną, że w ogóle takie wybory do rad dzielnic są, że rady dzielnic działają i także będzie to, z korzyścią dla miasta. I mam pytanie do pani doktor. Czy były przeprowadzone badania, jeśli chodzi o przewodniczących rad, przewodniczących zarządów, a czy były badania dotyczące percepcji rad dzielnic wśród mieszkańców prowadzone? Dziękuję. Nie, jeszcze nie było jeszcze takich badań, znaczy zamierzamy to zrobić ze studentami, bo co roku robimy różnego rodzaju badania. Pytanie tylko, zastanawiam się, jak to brać próbę, tak? Czy w sposób celowy, czy w sposób losowy, raczej w sposób losowy, tak? Żeby było przeprowadzone, tak? Ale mamy taki zamiar z kolejnym w ramach jednego z przedmiotów. Pani, później pan Grzegorz, pan Maciej. Groźna Stawi, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Czury Północnej. Nasza dzielnica, Rada Dzielnicy Czury Północnej powstała w 2009 roku. Jestem wiceprzewodniczącą tej rady i muszę powiedzieć, że ludzie, nasi mieszkańcy oceniają, że jako rada nasze Czury Północnej jest potrzebna. Bo przez ten okres, to jest krótki okres czasu, dużo osób spostrzega, że dużo zostało zrobione na osiedlu. Staramy się z tej rezerwy celowej tak rozplanowywać, po prostu składać takie wnioski, że powoli robimy. I rzeczywiście dużo zostało zrobione na naszej dzielnicy. Nie tylko, ja mieszkam akurat na najstarszym osiedlu na Skarbie, gdzie od momentu powstania osiedla było bardzo źle i drogi, i chodniki, i wszystko. W tym momencie prawie wszystko zostało porobione, jak również na innych trzech pozostałych osiedlach. To jest osiedle Ruta, Błonie i Głębi. Staramy się jak najwięcej po prostu tego. I wręcz jestem oburzona tym, co w tym artykule, odnoszę się też do tego artykułu, że rady dzielnicy są niepotrzebne. Niech pani na mnie nie patrzy. Także powoli. I jeszcze właśnie tak jak w tym artykule było napisane, że mieszkańcy nie wiedzą, kiedy są posiedzenia rady dzielnicy. Mamy stronę internetową, już na początku półtora roku funkcjonowała nasza rada dzielnicy. W momencie już drugiej kadencji, jak powstała druga kadencja, została założona rada dzielnicy, strona internetowa, gdzie mieszkańcy o wszystkim są informowani. Kiedy są spotkania, po prostu kto jest w składzie rady dzielnicy. O wszystkim mogło się mieszkańcy po prostu są zorientowani na bieżąco. Tak samo jak to jest w artykule napisane, że nie ma gremium, nie mogło się odbywać rady dzielnicy. Od momentu, kiedy jestem w radzie dzielnicy, nigdy się nie zdarzyło, żeby mogło się odbyć te spotkanie. Tak samo współpracujemy z radnymi miasta. I muszę państwu powiedzieć, że na nasze spotkania Rady Dzielnicy Czury Północnej przychodzą wszyscy radni. Wszyscy radni z nami współpracują. To znaczy nie. Nie wszyscy radni. Wszyscy radni z dzielnicy Czury Północnej. Ja mówię o radnych naszego obwodu Czury Północnej. Radnych miasta. Nie wolnych miastach. Po pierwsze mam pytanie do pani doktor. Czy w przypadku dietyczności poszczególnych rad dzielnic w poszczególnych miastach, czy był wzrost frekwencji? To jest pytanie. Myślę, że jak pani robiła pytanie, to nie będzie. Druga kwestia, jeżeli chodzi o kwestie informacyjne, to do pani wiceprzewodniczącej. I myślę, że czy ciekawa byłaby sytuacja, czy MPK mogłoby kawałek tych wiatr przystankowych, tych tablic ogłoszeń dla jakichś informacji dotyczących dzielnic udostępnić, tak? No bo nie wszyscy w tych mniejszych dzielnicach mogłoby być tak, że to byłby jedyny punkt, w którym mieszkańcy mogliby czytać. To jest dobre. I kolejne pytanie do pani wiceprzewodniczącej. Strony internetowe. Temat, który miał ruszyć. Ja słyszałem, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce samorząd miały... Tak. I teraz pytanie jest takie, czy w ramach kompetencji Rady Dzielnic, czy to powiedzmy sobie osoba, która pełni funkcję sekretarza, tak, no bo to miała być osoba, która zarządza dokumentacją, nie mogłaby być przeszkolona powiedzmy
w tej materii przez Wydział IT i Telekomunikacji. To jest takie drugie pytanie. I jeszcze jedno ostatnie pytanie. A propos Kajdańszczyzny, to ja będę mówił, bo krążą opinie na temat, że wyrwaliśmy budżet obywatelski dla siebie. Natomiast myślę, że budżet obywatelski mógłby pójść w kierunku sektorowości. Tak? Generalnie podzielenia miasta na parę sektorów, którym dzielnice, które mają mniejszą liczbę mieszkańców, mogłyby mieć większą szansę na pozyskanie środków. Znaczy, to jest moja taka obserwacja po 2 latach funkcjonowania budżetu obywatelskiego, gdzie równorzędnie postawilibyśmy Zębożyce za Cukrownią, Hajdów za Dębie, powiedzmy sobie Głuski, te mniejsze dzielnice, które miałyby większą szansę na realizację pewnych projektów. Oczywiście zgadzam się, że powinny one tam być bardziej nastawione na kwestie infrastrukturalne, najbardziej. Natomiast nie odmawiamy prawa ludziom z pomysłami w innych częściach miasta, które by chcieli, tak jak na przykład u nas na dzielnicy na Kajdańszczyźnie, wieża dla Jerzy, tak, gdzie połowa ludzi myślała, że to będzie bitka dla Jerzy, okazało się, że dla ptaków, które będą jadły po mali. Nieważne. W każdym razie chodziło po prostu o to, żeby te projekty również mogły być realizowane. A propos wąwozów, pozazdrościliśmy, bo u nas też będzie równie piękny wąwóz. W tym roku już będzie realizowany na Kajdańszczyźnie. I ostatnie pytanie, czy powstaje i czy będzie, bo my tworzymy pewien plan dla Kaliny, a propos Lublina 700, strategii na obchody, włączenie w to dzielnic, na zasadzie pewnego rozdysponowania środków kulturalnych w tym zakresie. Tak? My mamy tam, jeżeli chodzi o naszą dzielnicę, wstępne pomysły, chcielibyśmy wobec tego gdzieś tam budować. W związku z tym, że po 40 latach Kalinowszczyzna, ulica najgorsza chyba w mieście. W tym roku będzie remontowana. Wiem. Akurat konsultowaliśmy. I to jest moje pytanie do pani radnej. I dziękuję bardzo. Ja bym odpowiedziała szybciutko i będę się z Państwem żegnać, bo dostałam, mam chore dziecko i muszę wracać do domu. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o zacznę od ostatniego pytania, jeśli chodzi o obchody 700-lecia Lublina, ta strategia jest cały czas opracowywana przez wiele wydziałów i ona ma być konsultowana z radami dzielnic, które mają też być uwzględnione i ich propozycje włączone. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o stronę Urzędu Miasta, jest po lewej stronie Urzędu Miasta podział na struktury samorządowe. Na władze miasta, na Radę Miasta i na Rady Dzielnic. I w zakładce Rady Dzielnic są wymienione wszystkie dzielnice, łącznie z przewodniczącymi zarządów Rad Dzielnic i z członkami Rady. I tam bym widziała Państwa aktywność w sensie informowania mieszkańców o tym, co Państwo robicie, poprzez Wydział właśnie Miejski Informatyczny, z którym należy się skontaktować. Oni, myślę, tutaj nie będą robić problemów, ale ja to zgłoszę. Natomiast jeśli chodzi o ten podział sektorowy na dzielnicy życia obywatelskiej, ja osobiście, to jest moje zdanie, nie popieram tego, bo to się rozbije na mniejsze kwoty i doprowadzi do tego, że będzie fajny duży projekt w jakiejś dzielnicy, który nie będzie mógł zrealizowany być, bo to się proporcjonalnie rozbije. Ja bym poszła w kierunku, no nie wiem, być może priorytetacji, czyli co jest ważniejsze, czy najpierw te projekty twarde, typu drogi, chodniki, oświetlenie, czy projekty mniejsze, typu lekcje i inne kwestie. A na koniec chcę Państwu powiedzieć, a propos tego artykułu, który był tutaj wywoływany, proszę Państwa, jeśli ktoś coś robi, to zawsze będzie poddany krytyce. Większej krytyce niż pozytywnym, że tak powiem, komentarzom. Tyle co krytyki spada na mnie za to, co robię, w kontekście różnych rzeczy, i akcji społecznych, i jako radnej, i w kontekście kandydowania. Proszę Państwa, no niestety krytyka musi być wpisana w działalność społeczną. Nie powiem Państwu, ile nocy nie przespałam, bo to nie jest istotne. Najważniejsze jest, aby uczciwie, rzetelnie podchodzić do tego, co chce się robić,
a krytyka jest, była i będzie. To jest przykre, bo jeżeli ktoś nic nie robi, to woli drugiego obróć niż pochwalić. Tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Maria Nimdancio, zarząd dzielnicy Wronowice. Ja nie miałem zamiaru tutaj zabierać głosu, ale zostałem sprowokowany, że jestem choleryk, to no muszę parę zdań powiedzieć. Pierwsze to takie, że działam od początku, Rady Dzielnicy od dwóch powstawały, myśmy tworzyli Radę Dzielnicy. Także ja jestem wariatem, to lubię i dlatego tu jestem. Dziękuję za zaproszenie panu przewodniczącemu i dziękuję, że pani przewodnicząca też mnie zauważyła tutaj w ostatnim rzędzie. To jest miłe. Natomiast prowokacja moja polega na tym, że właściwie nie będę mówił za bardzo na temat, ponieważ ja, jak tutaj padało, uważam, że rezerwa celowa jest fantastyczną rzeczą dla rad dzielnic. I tak jak powiedział kolega, który już tutaj rozmawiamy, jest to dla nas rzecz, my najlepiej wiemy, na co wydać pieniądze. I dlaczego to jest tylko 2 promile w budżecie? To jest 2 promile w budżecie miasta, czyli nawet nie kropla, to jest mgiełka w... Ale to już ty. Więc prośba, dlatego panią przewodniczącą prosiłem o poczekanie. Drugi temat, który chcę poruszyć, to tutaj pan Andrzej przed nami powiedział. Otóż stałem się szczęśliwym beneficjentem jednego z projektów budżetu obywatelskiego, proszę państwa, numer 40. Numer 40, punkt kultury na Planowicach, na ulicy Skibińskiej, tak, w roku 2015. I proszę państwa, ja, ponieważ wiem, jakie są priorytety na dzielnicy, na pewno kultura na Skibińskiej tam jest najbardziej potrzebna, zgadzam się. Kto zna Skibińską, to wie, o czym mówię, myślę, że część nie zna. I proszę państwa, ja pokusiłem się, wykażę no, fikcję na budżet obywatelskiego, do kolegi mówię szczególnie, ale pani przewodnicząca, żeby to wzięła sobie do serca. Otóż punkt kultury na Skibińskiej, na ten punkt kultury głosowały 2 osoby ze Skibińskiej. Natomiast z ulicy Czwartaków głosowało blisko 500 osób. Daję sobie rękę uciąć dzisiaj, żebym zadzwonił do wszystkich tych osób, żadna z nich nawet nie wie, gdzie jest ulica Skibińska. W podtekście mówię do prokuratury, zastanówcie się, kto głosował i kto był beneficjentem tego. Ja wiem, prawie 500 000. Kto na tym skorzysta? Godzina pracy animatora jest wyceniona 70 zł. Fotografia tych zdarzeń, proszę państwa, to jest 1800 zł miesięcznie, czyli pensja dobra dla człowieka, który cały dzień to robi i tak dalej. Ale ja to już pomijam. Natomiast budżet obywatelski to dla mnie jest taki, że ktoś ma lobby, przynosi 4 wory po 1000 głosów i ma 4000 głosów, proszę bardzo. Już wygrałem pieniądze w budżecie. Mały, duży kadr. Więc obywatelski to obywatel ma przyjść sam za głosowanie. Tyle, chociaż tyle. Więc dlatego ja z takimi emocjami działam. I jeszcze skoro już, to jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że na przykład w tej chwili ja wiem, jakie inwestycje mi na dzielnicy są potrzebne. Dyrektor prezydenta, mogę pochwalić się i może wielu zgorszę. Ja mam bardzo dobre relacje i z dyrektorami, jakoś dogaduję się. Bo ja nie jestem roszczeniowy, ja wiem, że ja jestem robotnikiem, który, że tak powiem, inżynierem, który coś to robi. Na przeklęcie nic nie ma. Więc trzeba wydeptać, trzeba wychodzić ze czasu. I mam dobre relacje i z radnymi miasta, i z prezydentem. Nie narzekam. Chociaż jestem, powiedzmy, tutaj powiem politycznie, i na opcję. Ja mówię, nie. Na dzielnicy nie liczy się lewica ani prawica, liczy się dzielnica. I te interesy. I mi się wydaje, że mówię jako ten wariat, który ja lepiej wiem, co trzeba, natomiast niech mi ktoś nie tłumaczy, że zawracanie misji kijem to jest lepsze, jak ona płynie swoim dziurkiem. No ale jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Rewitalizacja w tej chwili Parku Bronowickiego, która od wielu lat, a być pani przewodnicząca wie, pani Gipta dostała nagrody za książki, które i tak dalej, które były dotyczące rewitalizacji Bronowic od 10 lat, stary Bronowic. I teraz nasadzenia z lotniska miały być w Parku Bronowickim. Na razie nie sobie. Słyszę znowu, że są pieniądze na rewitalizację Parku Bronowickiego. Bardzo mnie to cieszy, ale ja od wielu lat i priorytetem naszym jest remont ulicy Filejowskiej, która tonie w błocie. I teraz
proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Otóż piękny mam park brunowicki, zrewitalizowany i w gumofilsach chodzimy po kolana w błocie do tego parku. No bo mówię co, bo są wszystkie oczywiście niezrobione. No. Tyle, dziękuję bardzo. No więc, ale ja ostatnio na wczoraj... No więc... I w takim razie jeszcze sprowokowany podsumuję. Dla tych, co mają wszystko już i piękne wąwozy i tak dalej, to może jest priorytetem i wódka dla jeżyków i wybieg dla psów. Ale dla tych, którzy chodzą po kolana w płocie do przystanku, to są inne ważniejsze priorytety. I mi się wydaje, że ja tak to widzę. Przepraszam, dziękuję tyle. Tam odsalamy. Pani radna została zasypana różnymi wnioskami, prośbami, a jest tylko ta jedna z rady miasta. Ale chciałbym też powiedzieć, że my też panujemy nad tym, żeby ta dyskusja na rad dzielnic trwała i jeszcze nie będziemy się do pani radnej zgłaszać w tej sprawie, żeby wspólnie z władzami miasta i społeczności też usiedli. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Wszystkie uwagi państwa przekażę panu prezydentowi. Dziękuję. Jeśli coś powiedziałam, to tak to przepraszam. Dziękuję. Podsumowanie, pan przewodniczący też kilka słów podsumowania, to zapraszam później na kolację, już rozmowy takie już przy kolacji z tobą. To proszę. Ponad 80 tysięcy osób, która nie jest związana z mobilem.
Nie. Głosować powinny osoby stale zamieszkałe w Lublinie, bo wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby miasta. Nawet z tego projektu dla studentów nie wszyscy studenci mogą na przykład z pewnych rzeczy skorzystać. Generalnie, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, każde miasto ma możliwość tutaj wyboru jakiejś swojej własnej drogi. Nie ma ustawowego nakazu, w jaki sposób budżet obywatelski ma wyglądać. Ja jestem też za opcją tego, żeby jednak w dzielnicach też były budżety poszczególne obywatelskie, chociaż uważam, że budżet obywatelski w pewnym momencie dojdzie do ściany i przestanie tak naprawdę istnieć za kilka lat, w mojej opinii. Bardzo dziękuję tutaj Fundacji za zaproszenie. Myślę, że dyskusja była ciekawa. Ja uważam, że jeżeli chodzi o Radę Dzielnic w Lublinie, one naprawdę działają i to jakby widać. Jeżeli ktoś się tym rzeczywiście interesuje, no to myślę, że ma taką świadomość. Proszę Państwa, nawet we Wrocławiu tutaj, jeżeli chodzi o Wrocław, często tak się patrzymy na różne inne miasta i porównujemy. Na przykład we Wrocławiu te rady w ogóle, znaczy jeden z radnych nawet powiedział, system rad doszedł do ściany i właściwie nie wiemy, co dalej zrobić. W Lublinie nie ma takiego, wydaje mi się, nie ma takiej tendencji, nawet takiego myślenia, że właściwie po co by nam rady dzielić, jak one właściwie nie istnieją. Nie, tutaj jest raczej taka tendencja wzrostowa i rzeczywiście lubimy się to działać i to jest bardzo pozytywne. Dziękuję bardzo. Dosłownie parę słów Państwu jako informacji dodam, do uzupełnić kolegów i koleżanki, czy też Pani Radni. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to jest bardzo ważny problem, dlatego że ta część rad faktycznie ma osoby, które tak jak koledzy na szeroki, nie znają się na tematyce, potrafią to prowadzić. Natomiast ogólnie, my jako Rada Dzielnicy w poprzedniej kadencji prowadziliśmy totalną jawność, że przedstawialiśmy te projekty. Teraz Rada zdecyduje, znaczy przedstawialiśmy protokoły z posiedzeń rady. Wszystkie projekty, protokoły z posiedzeń rady, mimo że nie ma takiego obowiązku, one mają być dostępne w siedzibie rady, były udostępniane też w internecie. Z tym, że jednak mieliśmy problem z prowadzeniem tej strony i czekaliśmy, miasto obiecało, że właśnie będzie ta zakładka tutaj od strony rad dzielnic, będzie możliwość zorganizowania bardzo podobnych stron, żeby rady dzielnicy te najważniejsze informacje swoje umieściły i mieszkańcy przez ten właśnie portal łatwo wchodzili. No niestety powiem, że my czekamy na tą rzecz od maja, czyli od wyborów zeszłego roku. Także tutaj jest opóźnienie i tu warto z tym tematem się pośpieszyć, bo jednak to się przydało. Bo to jest dodatkowy kanał informacji. Następna sprawa, jeżeli chodzi o te projekty twarde i miękkie. Ja mam szczęście, że jestem w takiej dzielnicy, gdzie mamy wszystko. Mamy fragment dzierżawny. My nazywamy to Bermudzki Trójkąt pomiędzy ulicą Północną, Pilową, a Obrotem Botanicznym na przykład. Lub rejon za ulicą Główną, czy w tamtym rejonie typu Mierna i tak dalej, gdzie są takie fragmenty niezorganizowanej dzielnicy. Co prawda to i tak na wyższym poziomie niż Kreta, czy Dzierżawna, tak powiem. Są też domki jednorodzinne i są też, powiem szczerze, że na każdym z tych fragmentów są trochę inne problemy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, sprawy własnościowe. Tutaj pan się pytał, gdzie zobaczyć tę stronę prawa własnościowe. Jest portal, geoportal Lublin.eu, gdzie on lepiej funkcjonował, bo było widać wyraźnie, które są grunty koło. Znaczy w sensie osoba prywatna nie było grunty. Ale jeżeli wejdziecie Państwo na to, to na zielono narysowane są te działki, które są gminne. Tylko problem polega na czym innym, że to jeszcze nie świadczy o tym, że te działki można wykorzystać. Ponieważ obecne prawodawstwo jest takie, że wypadki, gdy na przykład, to jest właśnie na części dużych osiedli dotyczy. Jeżeli Rada Dzielnicy chciałaby tam coś zorganizować, jest duże zagrożenie, że ta działka zostanie przekazana do byłego właściciela. Bo prawo u nas bardzo jest wiele lat do tyłu, można by powiedzieć. Na
Natomiast są proponowane zmiany w prawie, że ta zaszłość będzie do 10 czy 15 lat. I wtedy pewne decyzje, gospodarka tymi gruntami właśnie takim zaniedbaniem będzie łatwiejsza. I chyba tyle, bo myślę, wydaje, że tutaj tych tematów jest jeszcze właśnie tak, że tutaj jest taka sytuacja. Państwo zauważyli, że kilku przewodniczących chwaliło się, że było, że jest wiele lat. O co chodzi? Dlaczego ludzie wybierają nawet jak wyjdą do rady, przeszkodząc, zmieniają się w radzie, nieraz jest w połowę, nawet 70% osób potrafi się w radzie zmienić. Dlatego, że żeby funkcjonować dobrze radę i prowadzić radę, trzeba mieć też dużą wiedzę. Trochę wiedzy technicznej, trochę wiedzy jak obracać się w urzędzie i znać te wszystkie prawa. Także niestety taka jest prawda, że nawet kandydując do rady, mając dużo głosów, też jeszcze ważna jest sprawa, żeby po prostu dawać sobie swoje życzenia. Tak jak wszędzie w życiu. Dziękuję bardzo za dyskusję, za obecność i być dzisiejszym gościem. Zapraszam teraz na kolację i dalej można oczywiście dyskutować.